Żyłem, to ma przyciągać klientów, nie? Wszystko jest najwyższej jakości. Przez to jest bardzo drogi, bo to podświetlenie jest, nie? O to chodzi. A co do dysku, to tak. Normalny dysk, jak kupujesz, to ma tak. Odczyt powiedzmy 550, a zapis na przykład od 450 też do 550. A taki dysk M2, ale akurat ten, co ja mam, to ma 1800 zapisów. No to jest diametralnie więcej i komputer się w momencie uruchamia, wszystko po prostu działa jak złoto. Bardzo dobry dysk, tylko kurde, wszystko kosztuje. Ja na szczęście na kompa kasy nie wydałem, bo ja dostaję od różnych firm, piszę do firm, dostaję do testów różne rzeczy, więc ten komputer złożyłem praktycznie za darmo, można powiedzieć, nie? Tylko teraz dysk sobie kupuję, nie? Bo nie będę od nich wyciągał, bo na dniach mam dostać Note'a 9 do testów, więc też nie chcę tego budżetu na ciągnąć, bo mi potem nic nie dało. To też jest pewnie taki minus, nie? Nie, Mieszko, kurde, ja to rozumiem, rozumiem. No ale wiesz, czasami, bo też ja to wszystko rozumiem, że to wszystko przyspiesza, nie? Tylko wiesz, czasami na przykład jak masz, nie wiem, zamontujesz sobie kuźwa najlepszy dysk do powiedzmy jakichś starych komponentów, no to wiesz, z drugiej strony cię będą ograniczać, nie? nie, no to właśnie nie, jak najbardziej. Przede wszystkim, ja zawsze montuję do starszych laptopów, jak ludzie do mnie przychodzą, dyski SSD. Zawsze to robię. Dlatego, że pewne komputery na przykład nie obsłużą więcej niż 4 lub 2 GB RAM-u, a tak na dobrą sprawę ja jestem tego zdania i to się potwierdza cały czas w serwisie, jak robię, że moim zdaniem nie ma sensu dokładać, na przykład jak mam coś 4 RAM-u, 8 do laptopa, jeżeli to jest laptop taki do biura, do pracy, Tak. wystarczy dać dysk SSD i dużo więcej da dysk SSD niż pamięć RAM, bo dysk SSD przyspiesza responsywność systemu, bo system jest na dysku, na szybkim dysku, więc to szybko się wszystko szybciej otwiera niż pamięć. Co tam pamięć RAM wiele da? Chyba, że to jest sprzęt do gier, no to już jest na bajka, nie? Dobra, ja tu biegnę, w sumie nie wiem gdzie, ale nie będę za bardzo się roz... Skurczyła się burza? Nie będę się rozbiegał. To co tam, może skoczymy na ten hospital? Burza się skończyła już? Tak, już się Ja już skończyła. wchodzę, bo No, się no, no. wylogowałem. No jest spoko, słuchaj, no kurwa, jak tam masz Bo coś muszę do... jeszcze ściany Jak masz coś dokończyć, do bo tam roboty, tutaj to tam rób, ściany nie? brakło, nie? Wiesz, tam chuj tam z grom, nie? Trzeba robić, nie? Jak masz coś do roboty. Kończymy te ściany i idę, dobra? Skończę. No to... Idziecie. Ja tam broni poszukać. Tam szukałeś? Nie, no jak o kim Jak dodam, co tam, córeczka się angażuje w nie, grę? syn. A, synek, gotuje mi tutaj, co mam robić. no, to niech zagra, no, Nie, chociaż, to nie jest no, gra dla niego. nie, z takimi patusami to lepiej nie grać. Czasem Wietamu pozwalam tam pograć online, żeby se tam postrzelał, No, tam no, 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 pojeździł wiadomo. autami, przede wszystkim autami jeździł, czy tam latał tymi DeLoreanami. Na 100. Bo ta gra jest, to jest za trudna dla niego. No, Ja dla mnie jest trudna, a dla niego to wiesz, było. bo może, ale wiesz, no ja też poniekąd powiedzmy wiem, o co chodzi, jak to jest z dziećmi, bo wiesz, bratanek też jak wejdzie w tą grę, to chce od razu strzelać, kraść, nie wiem, Nie. samochody, wiesz, wszystko od razu. A tutaj, Ja no wiem. niestety, 3, 4, 5 godzin trzeba poświęcić, żeby, nie wiem, mieć lód, może nawet samochód, a nawet niekoniecznie, no. Dlatego jak dałbym to synowi, to on by 10 razy ginął, a nic by nie No, miał. no, no, To jest a dla mnie. później by w końcu powiedział, że do dupy gra, kuźwa i pierdziele, nie? No bo tak jest, no. Udało ci się tą ścianę zrobić? Wiesz co, ja powiem ci szczerze, nie wiem gdzie jestem, biegam w kółko. Ktoś ty zginął? Nie, ja żyję, wiesz co, nie wiem gdzie jestem. Ja biegałem tutaj, poczekaj, no. Mam rzekę. Mówię, Kieruję. ja jeszcze jedną ścianę zrobię już gotowe, bo mi tu jedno Nie, brakuje. wiesz, ja biegłem, to skupiłem się na rozmowie, ja nie potrafię, kurczę, tak gadać i Ja robić. umiem. Ja tam, mnie to tam nie A umiem wiesz, gadać. ja bo nie, ja też może, ale no akurat celu nie mam, więc no tak biegam, bo biegam. A masz, chociaż stało ci coś w trakcie strój, który coś tam robił? Wiesz co, mam, ja mam ten, mam Możesz sobie wood pożyczyć. panel, jakiś tam kuźwa. W sumie Jestem jedna ściana to na sobie tam bagnach pomyśl. jestem, no to w sumie blisko. Chyba, nie wiem, czy nawet przebiegałem przez most. To musisz gdzieś przyjść, żebyśmy się nie pogubili zaraz, nie? Dobra, to ja lecę na ten, na wschód.
A czym tam biegłeś? Nie chcę. Szybko. A szybko go rąbać. No, teraz na bagnach, no, takie włączyłem charakterystyczne miejsce. Ja się kierka się rozbudzyła. Lag by trafił. Muszę iść po tego naprawczaki. Chodź tylko moje bazy, to będziemy szli za chwilę na ten. No wiesz co, będę się starał, bo kurwa, no nie wiem, to ja się zamotałem jak, nie wiem. Nie wiem, gdzieś ty poszedł, byłeś tu przed chwilą. No. Ja mam jedną i mam MP50. Co mam powiedzieć? To kurwa jakaś wielka baza na ulicy. O, nieważne. Duża broń. Ja mam broń, mam 3 bronie, chłopie, to prawie nic. Jeden rajd na moją bazę i po broni. Ja powiem tak, no whisky z kolą, no. Niedobry doradca. Nie piję także. Ja mam trochę takie życie stresujące, no. Ja nie piję alkoholu. Ja też. To jest gra za trudna, tutaj trzeba myśleć, to nie jest taka zabawa, że siedzisz sobie i się grasz, tutaj musisz budować bazy, szukać jedzenia, bo za chwilę jak nie umrzesz, leczyć się z radiacji, szukać lutu różnego, ubrań, żeby cię burza nie zabijał. Popie, to nie jest taka gra, że idziesz w GTA, bierzesz broń, palniesz kogoś tam w czuprynę, 5 samochodów nazbierasz. Ale wiesz czemu, bo GTA jest prosta. Bo GTA jest na solo, nie, a tutaj jest na multi, tu masz ludzi. GTA też jest online przecież, nie? No też jest. Aha, okej. Okay. GTA 5 jest przede wszystkim online, no. Ale tutaj musisz się wczuć, nie? Tu musisz się wczuć w postać. Tu jak masz czerwoną kurtkę, to musisz wiedzieć, że ty lubisz czerwone, no. Kto bo... strzelał? Ja nie. Mam przecież. Ja się kurwa pogubiłem, no. To się ewidentnie tu strzelał. A ty sy... Aha, dobra, przy swojej bazie. No to nie, to nie, nie, nie ja. I chyba jakby ktoś był tutaj z ekipy, to też by się odezwał. Ale z airporta? To gdzieś tam? Z toaletu chyba. To nie wiem gdzie. O kurwa. Co to? Dobra, zombiak. Dałem strzał, ale nie mam pojęcia skąd ten strzał był. A tamci gdzie poszli? Mówisz o reszcie ludzi, tak? O, Andrzej jest, ale reszta gdzieś indziej poszła. Miscreated, tam na kanał główny, co wiem, tam poszliś akurat, a nie siedzą z nogami. Tak? No, nie chcą grać z człowiekiem, wstydzą się kolegów, kurwa. Wiesz, może coś, jakieś tajemnice mają, dlatego nie tak. No. Andrzej, jesteś? To nie ma chyba. Ty, ale nie, ja tu słyszałem od jednego właśnie z kolesi, że oni chcą przeczyścić troszkę z szeregi i się przenieść. To on się wynieść? No raczej tu cały czas budują, to będą mieli się wynosić. No, że tutaj będą zdobywać sobie, wiesz, sprzymierzeńców, zaufanych ludzi, a później się przeniosą. Wiesz, takie długoplanowe naprawdę plany mają. Wiesz, ja tu wchodzę raz na ruski rok, wiesz, chcę sobie pograć. Ja pograć, nie? Bo nie wiem, czego oni... No, no. Do jednego z kolegów poszedł górę zamiast wspólnie grać. Nie, ale uwierz mi, kuźwa, jak tu wszedłem, chłopie, to wiesz. Dobra, super, tu tego pogadaliśmy, jedziemy, no. No i pojechaliśmy gdzieś, a oni mówią, no masz naprawczaki, no ja mówię, nie mam. Czemu nie masz? Ja mówię, no dlaczego mam mieć? A oni mówią, bo przyjechaliśmy na rajd, czyli wiesz, tam rozwalenie bazy. Tak, tak, tak. Ja mówię, no kurwa, no ja nie wiedziałem, no Boże, mówcie, przecież nie każdy, kto tutaj wchodzi do klanu, to jest, nie wiem, ma 100, 200, 500 kurwa godzin gry. No są ludzie, którzy nie wiedzą, no o co chodzi, bo większość ludzi grała, wiadomo, na solo. No, tak, słyszę. Kurwa, ja biegnę, ale nie, naprawdę, to się tak zgubiłem, że aż głupio. Syrenę słyszę, jak biegnę z prawej. Syrenę, to jest burza na dachu. Nie wiem, gdzie jestem. Dobiegnę gdzieś rzeką. Nie wiem, rzeką biegnę. Po prostu wiesz, że jakieś tajemnice. Nie wiem, poszli sobie we dwóch tam, pewnie może coś chcą gdzieś ukryć przed kimś, nie wiem, pójść gdzieś z budowy. A czy wiesz co, nie wiem, no ja akurat tutaj z chłopakami grałem, to
naprawdę bardzo pozytywnie, wiesz, No ja i też, ale to nie oceniałem. wiem. Powiem, że gramy wspólnie, a nie wchodzimy Nie, no gdzieś ale tam. co, tutaj z tymi chłopakami? No nie, no ja My akurat. teraz poszli we dwójkę na górę do innej Aha, tej. aha. Dlaczego, to nie wiem. Co, może nie chcieli słuchać naszego pierdolenia, no że tak powiem, A może nie za chcieli. przeproszeniem, ale no. No nie, no. No to wiesz, ja rozumiem. Chce ktoś gdzieś iść tam, kurwa, wiesz, sobie odpieprzyć jakąś tam akcję w dwie osoby, okej, spoko, nie ma problemu. A niech powie, że nie wiem, wychodzę, robimy tam akcję sobie w dwie osoby i tyle, nie? Oczy, ja bym nie, ja bym chyba nie podejrzewał go jakieś tam, kurwa, nie wiem, niecne czyny, że tak powiem. Znaczy, ja powiem tak, Przeżyłem takie ekipy, kurwa, pojebane w tej grze, po prostu, że wszystkiego się mogę, to naprawdę, uwierz, takie A czy, dziwne chodzi. wiesz co, ja myślę, że potrafię to zrozumieć, bo kiedyś też gdzieś widziałem kolesia, tu tego, friendly, tu super, tu, na wiesz, na gadkę było zajebiście, wychodzę do niego, wiesz, strzał, dziękuję, do widzenia, respawn. Wiesz co, są ludzie, co wchodzą tak na, a wejdę na chwilę, rozwalę gościa i wyjdę i do widzenia. Niektórzy wchodzą, chcą troszeczkę, nie wiem, więcej stworzyć, że tak powiem, nie wiem, zagrać charakterem, postacią, stworzyć bazę, sojusze, wiesz, już takie grubsze akcje. Ja chętnie pogram tylko, nie wiem, żeby to miało, żeby nikt się tutaj, wiesz, jakoś tak w ten sposób gdzieś tam, wiesz, nie izolował, bo kogoś nie lubią, kogoś nie lubią, to nie żegnają na przykład. No ale wiesz, no to jest gra, gra jest taka, jacy są ludzie, no, więc no jest różna. Z jednym kolesiem możesz biegać, jest fajnie, podzielisz się jedzeniem wszystkim, wiesz, pomoże ci, a inny z tobą pójdzie, nie wiem, będzie głodny, to cię zabije i zabierze ci wszystko. Nie, to tutaj tak nie ma. Wiesz, to są serwery oficjalne, każdy wchodzi, wiesz, to jest prywatność. Ludzie, to nie ma tak, że masz imię, nazwisko, wiesz skąd kto jest, to są ludzie... Wiesz, no... Anonimowi, więc można odpieprzać numery. Czyjesz jeszcze? Bo mnie zabija pomoże. No, właśnie... Mnie też doszło i pieprzam. Aż kurwa mnie zabije. Ja jestem taki w szczerym polu, dobra, tu jest jakaś kurwa siatka, muszę znaleźć jakieś miejsce, żeby się ukryć, no. Dobra, coś tu jest, kurwa. Jest chałupka, matki boskie. Całe szczęście. Mniej to radiacja jest oczywiście w środku. Nie, wiesz co, ja to się w ogóle tak pogubiłem, że kurwa nawet nie wiem gdzie jest. Nie. Dobra, schowałem się. Znaczy ogólnie to bida trochę. Wiesz, ja też lubię na przykład jak tu wszedłem do chłopaków z klanu, i tam sobie pośmigaliśmy. Ja to byłem taki przydupas, kurwa, tam wiesz, zabierz to, tamto, nie, wiesz, machaj kurwa maczetą, nie wiem, zbijaj kuźwa ścianę. Ale brakowało mi też, co też powiedziałem tam, że brakowało mi określenia celów, bo biegliśmy gdzieś albo, wiesz, jechaliśmy, no i wjechaliśmy na bazę, później wyszliśmy. I ktoś do mnie mówi, że a nie wziąłeś naprawczaków. Ja mówię, kurwa, ja nie wiedziałem, że muszę wziąć, że jedziemy gdzieś tam rajdować, czyli tam niszczyć bazę, że potrzeba to i tamto. No, no niestety, no przecież no nie każdy tutaj ma, nie wiem, 200-300 godzin nagrane albo coś. No. To już po. Szybko minęło. I właśnie też zauważyłem, że później to już tak, niektórzy chłopaki to już tak zaczęli już nawet stosować się do tego, że opowiadali, jak ktoś wchodził, że opowiadali, co robimy, po co, dlaczego, jakie są nasze cele teraz. Wiesz, bo to fajne jest grać z innymi, ale żeby wiedzieć, do czego dążymy, po co to robimy i co robimy, nie? Wiesz, granie solo też jest fajne, bo to też można się tam pośmigać, ale... Ja solo, w co nie lubię grać solo. Ja też grałem na początku. Znaczy wiesz, można się wczuć, no jesteś solo, jesteś jeden, nie wiem... Kurwa, starasz się tutaj jakoś, wiesz, wytrzymać... No i tak dalej. No, można pograć, ale na dłuższy czas to jest trochę takie... Może znudzić. No.
A znowu, że jak już wejdziesz w klan, to już kurwa wiesz, gruba akcja jest. Rajdy na ruskich, kurwa, już tego, musisz wiedzieć wszystko, gdzie jesteś w ogóle, mapę na maksa, kurwa. No niestety, no. Dobra, słuchaj, ja tak staram się też jakoś dojść, kurwa, do miejsca, gdzie wiem, gdzie jestem, bo na razie nie wiem. Jestem przy rzece, przy drodze, biegnę. Ale coś mi się wydaje, że kurwa chyba nie tam, gdzie trzeba. No nie wiem. No właśnie, no nie zna mapy, no. Znów to strzela, kurwa. A jesteś koło bazy, tak? Oje, no. No. Kto to strzela, kurwa? Ja pierdolę, gdzie ja jestem? Znowu wyje coś, kurde, no. Nie, ja już nie wiem, gdzie jestem. Znowu idzie coś, jakaś, nie wiem, zima. Ktoś tu strzela, widać, kurwa, kto nikt nie powie. Znaczy nie, no. Znaczy to jest proste. Jak sobie zobaczysz na TeamSpeaku, kto jest, a na serwerze, na Shift Tab i tam Ale zobaczysz. znów strzał. Jak ktoś na przykład jest. Ktoś do kogoś strzela z karabinu maszynowego. Kurwa, no. Chciałbym być tam, ale nie mogę. To i do kogo? Tamci siedzą na górze, nie wiem czy to oni tego już strzelają. Ale to gdzieś na lotnisku? Nie no, to jakby po naszych barach. Aha, o. Pamiętam, że ktoś tu się palił po prostu. To jest zamknięte, że nie ma Zamyka się wszystko. Co to? No to w sumie Andrzeja tylko mamy na TeamSpeaku. A Andrzeja może nie wiem, No na razie może nie nie wiem. być, no. Także w sumie to tam bida, no. To jest zombiak. Ja zobaczę kurwa, kto jest na serwerze. Zombie. Mi się w ogóle nic nie wyświetla. Nikogo nie widzę, a co strzały do kolorki. No chyba sami obcy. To jest zombiak. Nie, to się nie udało. Ty, a powiedz mi, a w sumie nie. Gdzie ten hałas słyszysz? Z lewej, z prawej, no też Tak głupio. jakby od Andrzeja był tego. Z jego domu. Bo powiem ci, że ja się tak pogubiłem, że ja nie wiem, gdzie jestem. Mam rzekę, ale nie wiem, no. Biegnę, biegnę. Biegnę w kierunku tego hałasu. Chyba coś Deszcz, poznaje, paśnie deszcz. poznaje tereny. Miasto jest. Dobra, jest miasto. Kurwa, co to za miasto jest? Dobra, jest. Brightburn Pine Crest Sultan. Dobra, ja pierdzielę. W jaki sposób znalazłem się po drugiej stronie mapy? Matko Bosko. Tak, to jest jak się gada, a nie gra. Na razie to ja umiem. Picia nie mam. Ty, jak nie masz picia, to ty weź wal do morza, no. Wody się napijesz. Że ja w ogóle na przykład nie przejmuję się radiacją, no, jakimś tam jedzeniem czy co. Dobra, ja w ogóle tam biegnę w tamtym kierunku, także no. O, się pożygam, dlatego. Jest studnia zaraz, tylko jestem, właśnie leżę, zaraz staram się nie. No to synek tak podgląda, tak? Grę. Nie,
nie, tutaj nie ma. To herbata. Kiedy? Ale przylagowało. Kuźwa, biegnę, biegnę, ale ja nie wiem gdzie. Postaram się jak najszybciej tam dobiec. W te tereny. Nasze, tak zwane. Mam 73% radiacji, niedobrze. Zara, to umrzeć. A że nie, to tak szybko nie działa. Tam on by, wiesz, wymiotował tak dalej, ale to nie. To schodzi, wiem, że... Działa tak szybko. Wiem, że gdzieś tak od, nie wiem, od 70, 80 do 25 to schodzi automatycznie. 1%, nie wiem, na pół godziny, coś takiego. Bo ostatnio tak miałem właśnie dzisiaj nawet rano. Tak się nie zagłębiałem. Jakaś kolumnę zrobić. O, widzę trąbę powietrzną, mój jasny chuj. Ło. Jest trąba. No popatrz panie, nie widziałem wcześniej. Ja mam 1% życia i zaraz umrę. Życia? Picia. A, picia, no to będzie ci ubywać życie, ale to wiesz, podejdź gdzieś do jakiegokolwiek wody, nie wiem, rzeka, morze. Zaraz podejdę, bo tutaj kolan jest. Dobra. Ty, trąba powietrzna jest, o zajebiście. Fajnie to wygląda, no. To jak będziesz bardzo blisko, nie to umrzesz. A widzisz, na YouTube widziałem, że ludzie wchodzą w nią. A to jeszcze przed, ona w tym czasie nie robiła nic, teraz robi. Aha. No, powinna. Chyba ja. Dobra, napiłem się. Chlania. Zapomniałem, że w ogóle mam krótkofalówkę, kurde, mogę sobie sprawdzić, gdzie jestem, no.
North and South. Yes, no, as a valley. No, już tak zamotałem, że nawet... O, nie idziemy nigdzie? Nie, pójdziemy. Wiesz co, tylko muszę się odnaleźć, no, bo się zgubiłem trochę. Totalnie. Może to jest właśnie huragan trombowaty, że tak to nazwę, bo... Bo ja dawno nie widziałem tego, a teraz nie ma kwaśnego deszczu. No ja trąby w ogóle nie widziałem nigdy w tej grze, ale teraz właśnie założyłem. Super. Ja widziałem, zwrotnie nawet. Wcześniej nie zabijała, ale teraz powoli zabija. Tego też nie jestem tak naprawdę. To mówię, ja już robiłem to, co miałem w planie zrobić, ale więcej już nie narobię. Mogę się zmyć tam gdzieś, chodzić. Ja lecę teraz w dół mapy. Szczerze to ja nie wiem, gdzie jestem, ale lecę w dół, także... Postaram się tym jakoś spiknąć, żeby w jednym miejscu się znaleźć. Jakieś miasteczko albo coś będzie, to powiem. A skąd tam w ogóle nadajesz? Z jakiego miasta? Jestem z Jasła, na Podkarpaciu. Podkarpacie, o. To dzisiaj ciepełko chyba, nie? Nie, no tak nie ma tragedii. No. Bo u nas 8 stopni tutaj w Częstochowie. No. O, Częstochowa, o też nie zaleciał. Wy w Częstochowie macie tam, gdzie kojarzę magazyn, Moreli, nie? Morele? No to jest taka sieciówka, co komputery mogą. No rozumiem, no wiesz co, no nie wiem. Nie wiem. Tam jest magazyn, gdzie się składa komputer. O, to tego nie wiem. A tam ponoć studenciki składają, więc... No jak w każdych firmach, wiesz, ludzie na... No, takie, wiesz, łopatki, wiesz, i potem to przychodzi takie poskładane, że zgoła ma... A, wiesz co, takiego bym nie kupił. Powiem, ale wiesz, dużo ludzi jest szał Morele, tylko w Morelach. Ale jak czasami klient przyniesie poskładany komp w Moreli, ja mówię, panie, czemu to nie przyjdzie? Ja jestem profesjonalistą w tym temacie, więc zrobię to jak trzeba. Jezu Chryste, co oni robią? Wiesz, samo złożenie nie jest problemem. Jest to najważniejsze w tym wszystkim. Trzeba mieć, wiedzieć, co dobrać, żeby wybrać w miarę przyzwoitych pieniądza, a żeby ten sprzęt kulał. I tego ludzie nie umieją. Właśnie ja mam to w głowie, bo znam tego dużo, robię to dużo, więc można powiedzieć, że doświadczenie mam. Potrafię z takiego na przykład słabego kompa, powiedzmy na 11,55 złożyć sprzęt, który wieśka na wysokich detalach pociągnie, nie? Mhm. Ale to też kwestia pieniędzy, no i umiejętności w dobieraniu pod zespołu. Ale to wiesz. A będę ci mówił. O, mamy właśnie. No ja powoli mam wszystkie kuźwa paski na czerwono. No ja mam jedzenie na czerwono, muszę lecieć. Ogólnie warunki niesprzyjające. Ja wiem, że nie życzę, ale wiem jak jest tej grze. Dobra, muszę sobie wziąć krótkofalówkę. Gdzie tu kurwa biec? North and South. Dobra, tutaj. No to kurwa. A, okej, dobra. Jestem przy lotnisku, panie. Już wiem, gdzie jestem. Kurwa, ja pierdolę. Zapraszam. No już, o Boże, kurwa, jak widzę lotnisko, jestem uspokojony. Nie, bo totalnie się normalnie zamotałem.
O kurwa, a to baza jakaś na górze? Co to? O, nie wiem. To nie... Nie no, lotnisko. Dobra. Ja mapę tak średnio znam, w sensie takim... Średnio znam mapę właśnie na tym serwerze, w sensie gdzieś bazę zobaczyć coś, nie wiem czy ja. Bo mapę normalnie znam, wiem gdzie są te miasta i tak dalej, ale jak widzę bazę, to ja nie wiem, gdzie ja jestem. To co, idziemy, tak? Jest lotniska, to idziemy. No. Wiesz co, jestem teraz koło bazy Andrzeja, nie wiem czy ty wiesz gdzie to było tam nie. Koło... Chyba Andrzeja, chociaż kurwa, ona wygląda za... no, trochę dużą. No, już zamotany też jestem jak baranie ruch. No ale tutaj, w tych bazach, no... Koło lotniska tutaj. Jest 15:30, no nie wiem, gdzieś tak o 17:18 goście przyjdą, tą żonę urodziny, także... Też masz. Także wieczór bez grania, tak. Dobra, to co? Gdzie? Wiesz co, spotkajmy się może, nie? Bo... Ale gdzie? No właśnie... Jesteśmy tutaj! Zmienicie? Nie, poczekaj, wiesz co, kurde, no nie wiem gdzie jest. Jak Andrzeja mówię. Wiesz, no ja, no nie, no teraz to trochę tak słabo kontaktuję. Ja zapalę latarkę, widzisz mnie? Wiesz co? Nie, no podbiegam do bazy. Myślę, że Andrzeja, to chyba nie jest Andrzeja, nie. To nie jego. Także przepraszam, to nie ja tu jestem. Wiesz co? Postaram się dojść do jakiegoś punktu charakterystycznego i ci powiem. A ja jestem koło Andrzeja, bo... Nie jestem przy bazie też, no. Tu widzę bazę, tam bazę. Poczekaj, zaraz obczaję gdzie jestem. Dobra, nie no, jestem tam gdzie normalnie te bazy wszystkie, no, chłopaków są. No. No to musi być baza Andrzeja, kurwa. Jak on jest? Nie wiem, czy to ty na pewno. Dobra, wiesz co... O kurde. Dobra. A baza Andrzeja jest taka wysoka, nie? Na 2-3 piętra? Nie, on ma taką na górce. A, na górce, a widzisz. Ja jestem przy bazie, gdzie jest choinka. Teraz widzę bazę taką na 3 piętra. No to stój tam po tej choinki, proszę powiedzieć. Ta baza przy tej choince to jest tam baza przy, gdzie widać tą taką na 3 piętra wysoką. Zabiję sobie tego. No. Bierze. Tuż przy ten rozwidleniu Sultan Pinecrest. Strzały? Dobra, siedzę tam. Słyszałeś strzały? Przecież nie. Gdzie ty jesteś? Nie. Ty jesteś na... Nie jesteś tutaj koło rozwidka? No widzisz, no... Słabo mi wychodzi to, ale... Kiedy jesteś, brać? Nie wiem, gdzie cię szukać. Dobra, tak? Poczekaj, no. Jak strzałów nie słyszałeś, a ja strzelałem, no to... Słuchaj, no jest burza też, nie? O, widzę. A, no... No tu, o, tu, o, o, no to chodź, o, 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 tu. Tylko nie chodźmy ten, że wilki nie dużo. A czy wiesz, takie baraki. Ja gram po japońsku, jako tak oku. Tylko sobie musisz jakiś młotek coś wziąć, żeby widzieć zombiaki. Ale nie, ja mam siekierkę. Baraki, tam są hunting scope i te lunety i... Ej, ale nie, no kuźwa, można iść na ten, na hospital, no tam na Hard Valley, tam jest lepiej. Patrz, jakiś tam paparuch pisze, Pols? Patrz. No. Napiszę mu. Co jest? Ten nasz siedzi tutaj w bazie. A. To poszli na górę. A
tego. Słuchaj, ja mam tak, 9% tego wody, 24 żarła, także no... Ja mam już wszystko na full, bo tu studienka była i nachlałem się. On do mnie pisze. Pić kurwa mi się chce. Chodź, może stać w studience sobie, żeby... Bo jabłonie są na pewno wysane, nie da się. Tu masz, chłop, ja się z kałuży nawet napiję. Ty, poczekaj, ty... A nie, bo to rok. Jest studnia. Napij się z tej studni, ja sobie jeszcze wlewę. Wiesz, ja się nawet z kałuży napiję, chłopy. Kiedy się wchodziło? Kto tu, kurwa, wszystkie jabłka zebrał? Pytam się. Ja. Ale pytam to wcześniej, bo teraz też... Dlaczego? Chciałem. I dlaczego z nich cydru nie zrobił? Nie ma wody, no nie ma, kurde. Masz kran, zobacz, co może kranie. Gdzie jest kran? O, też. Tape jest wypłoszczony cały, też będzie jakiś ten. I tu byłeś. Kran. Widziałeś studzienkę? Nie, nie wiem, gdzie jest studzienka. Im więcej radiacji, tym szybciej ci schodzi życie. Musisz znaleźć pis. Wiem, dlatego ale grubo. Chyba jest niedostępna, kurde. A chuja, nie ma nic, panie. A ja pierdolę, piciu mi się chce. O, ty wiemy, bo tu rzeki się napijesz, że się poznajdzie pić. Do morza, ja to zawsze, wiesz, do morza walę. A wiesz, a radiacja to tam ciu. Uleczmy się i śmignijmy tam na hospital. Tam na pewno, wiesz, jaki sprzęt się znajdzie. Tam ja mówię, zawsze byłem to co 15 minut wchodziłem, wychodziłem. To co, a wiesz jak tam dojść? Tak. Że mapy nie zna żadne. No w górę walisz, nie, na hardware wali praktycznie. Bo... Teraz stąd, gdzie jesteśmy, to wiesz, gdzie jest w ogóle. No, poczekaj. Tak, jak wiesz, gdzie to prowadź, bo jest... ja na szpitalu nie no byłem. Nie, ale wiesz co, najpierw chciałbym się napić, bo kurwa mam 5%, no. Ja też idę tak po mapy. Wiesz, tak z... No bida jest trochę. Wiesz, mam tego Surbitrona, to już tam coś... O, ja... O! Jakby to dziadostwo ubić... Czekaj, ja muszę... To by kurwa było żarło. Że była za daleko. Ucieka. Nie biegaj za nią, bo ona mnie zatrzyma. Próbuję podejść jak najbliżej. O, i... To zlagowało. Aż kurwa, trzy razy musiał wywalić? Nie, no mi laguje, mi nie pokazuje, że ona jest za. Aha. Dobra, słuchaj. Ona teraz dla mnie stoi. Trzy kotleciki są, tam flaczki i reszta to jest dupa. Dobra, wiesz co, zrobimy w ten sposób. Czekaj, zaraz zobaczę, gdzie jesteśmy, bo tam mam tego... Skupam. Teraz idziemy na drogę. No. Wiesz, tu inni co tu grają, to... Jest w ciężarówce chyba też jeszcze wodopój, czasem te skrzynie stają, trzeba do nich skoczyć. No, są. Wiesz, inni co tu grają, to kurwa, wiesz, pytam się, gdzie jesteś? Jak w ciągu sekundy nie odpowiesz, to wiesz, no... Oni to kurwa na pamięć to znają, no, a człowiek to wiesz, spojrzy, kurwa, no nie wie, no i tyle, no, co zrobić. Daj, że to ja nie piję, to nie będę ci ruszał. Zazwyczaj w tym pierwszym tutaj, w tym pierwszym zazwyczaj coś jest, jeżeli jest. Bo tu dalej nie ma nic, jak bida, panie. To jest jabłoń następna. Z jabłoni zjesz trochę, to pijesz. Tam jest, nie? Było, a to benzyna. Na lewo mamy Sultan i Cold Heaven, to chyba tam musimy iść, żeby trafić do Hollywood. Zaraz ci powiem. Zobaczę tam jabłonkę, obczaję i zaraz ci powiem. O, jest jabłonko. Ja idę do tej drugiej jabłonki. Jest jabłuszko. Zaraz jem. Chyba, że na tamę biegniemy, jest bliżej. Ty, zjadłem trzy kuźwa mięsa i nie jestem chory. No po prostu... Ale czasem tak jest, ja też tak jem. Ja pierdziu. Ale 65% radiacji mam. Oho, dziękuję, zwymiotowałem, dziękuję. Dobra, obczajem gdzie tutaj iść.
Jak chcesz tam. North, Nie wiem. na północ. Walimy tam. O. O, już poznaję. Wiesz, bo to taki Ale tam charakterystyczny. wracamy z powrotem. Nie, no tam. O. Chodź. Gdzie ty jesteś? Ale nie, no tam idzie źle. Tam idzie z powrotem do tego. Ale Tam poczekaj. jest Bridgemore. Gdzie jesteś? Ja tu jestem. Widzisz, mnie lecę po łące. Odskocz. Ja tu jestem, o. Obróć się. No nie wiem, no nie widzę. A, dobra. Słuchaj. Tam część. O, tam. No wiem, no wiem, no to pokazuję. A wiesz, to charakterystyczne miejsce jest takie, że tam jak widzisz te dwie góry, to tam na tej jednej górze jest taka biała plama. Widzisz to? I właśnie ta biała plama jest charakterystyczna, kurwa. Nie A, wiem. to tam przebija jakby wodę, czy Tak, co? ale tam nic nie ma. Ona jest, nie wiadomo czemu, dlaczego, po co. Ta plama zawsze tam jest. Tęcza się pojawia. Jak sobie poruszasz tak do rogu, kiwasz myszką, to tęczę widać. Tylko wtedy. No Tak to nie. kurwa, ja nie widzę. No nie Tak wiem. sobie myszką pokiwać, jakbyś kiwał, wiesz. On machał po prostu, widać tęczę tak. U mnie z prawej strony w górnym ekranie. Gównianie to zrobione to. Nie widzę. Nie mam ciekawego po prostu. Że jak obracasz głowę w prawo, to już jej nie widać. O, tu jelonek biegnie. A, nie będę zabijał, bo nie mam broni. Amunicji nie ma. No, trochę szkoda. Przejdziemy przez wodę. Ja też się tutaj. O, napiję się, matki boskie. O, mam w dupie radiację. Chińcy się znajdą. 77% radiacji. Ale chociaż świat zielony, no co zrobić? Jak to śpiewali? Zielono mi. Tam przyjdzie dysk kupić. Tam przyjdzie dysk kupić, ja kończę grę i... Co, kończysz? Wiesz, nie, jak przyjdzie do mnie koleś, to... Aha, no ale to chyba na chwilę, nie? To ty jesteś z tym stun batonem? Tak. Dobra. Ja. Kurwa, prądem, no prądem, no. No zobacz, co się nie zrobi. Leży teraz, chory. Dobra, chodź. No to nie tylko to miałem akurat takiego przy sobie. O, tu baza jest. Przecież on nie chciał złego zrobić. O kurwa, baza. O. Padłem w nią. Ale zajdowana chyba. Co tam? Dobra, wiesz co? Ja tu się położę i za minutkę będę. Będziemy. Ja pisałem tu klientowi, bo. Ja wiem, okej, poczekaj. Za minutę będę, okej? Poczekaj chwilę. Dobra, jestem. Idziemy. Nie, bo ja idę teraz po Ty będziesz?
Słuchaj, bo tędy możemy przez tą tamę przejść w sumie, nie? Czekaj, gdzie ty, ja sobie nie widzę. Wiesz, sobie mam spory tą radiację, więc tak słabo To mu widzę. wraca z powrotem. Ja za tym wielkim znakiem jestem. Okej. Pułapka. Uwaga, tu pułapki są. Pułapka się zamknęła. Dobra, jak wiesz gdzie to, bo ona mówi, na szpitalu nie broma nie robi. Okej. Okay. Lejesz się krew z ciebie. Weź sobie Raksan tutaj. Już? No, już jest ok. Skałeś jak dzika świnia dosłownie. Dobra, chodź. Tu jest, w tą stronę jest, o. Tam musimy walić, panie. Tutaj do niedaleko są te namioty też takie fajne. Auto poszukam, sobie, ja sobie kłada poszukam tu któregoś razu, jak se bawę w kącie. Też? Nie. Ty uzbierasz na komputer, to dać się Miscreated kupi, będziemy razem grać, ale musisz to uzbierać, bo ja się nie będę w całości komputera składał. Trzeba kupić część. O Jezu. Będziemy... A ile jest ten komputer? 15 tysięcy. 100 tysięcy? 2 tysiące to jest dany komputer. Ale używany. Starczy ci taki za 1100 zł do tej gry. Ty, zobie, ja miałem mówić, że kurwa koleś biegnie, nie? Wiem, wiele razy się tak też naciąłem, że... Bo teraz tak zrobili od momentu... Od momentu właśnie zmiany tego, weszli na 1.0 wersję, to zrobili właśnie takie, że jak biegniesz, to ci wyskakują. I ty nie wiesz, kto biegnie. Chore to. Nienawidzę przez lat, jest, bo czasem kurwa i wszystko. Chociaż wilki czasem słychać z daleka, bo wyją, nie? Mam jakieś szybsze ode mnie, no nie wiem. A, a może masz wyciągniętą broń, czy coś? Nie, nic nie mam, nie. Nie, bo mi szkoda broń, dopiero idziemy z kolegą szukać sprzętu. To my się tam wylogujemy pewnie, nie? No zobaczymy. Ja się też za bardzo żyję. O. Bo ten, jak już tam będzie, to będę wiedział jak wrócić. No, że jak tam dojść, bo nigdy tam nie byłem, a widziałem to na screenach. To jest mnie nosi w ręce. Znaczy ja uważam, że to jest jedno z fajniejszych miejsc, no może wszystkich nie znam, ale jedno z fajniejszych miejsc to właśnie ja wiem tak, lutowanie. Ja znam wszystkie położenia tych namiotów, gdzie są naprawdę fajne rzeczy. Same wiem, gdzie pójść. Więcej do tego szpitala pierwszy raz. I nie wiem, gdzie ten urwany most jest, też pokazywali. Dokładnie, i to jest właśnie tam. W tym urwanym moście. Tak jest, to jest właśnie urwany most. Szpital i to są właśnie te tereny, które zostały dodane a jakiś miesiąc sobie temu. Dają pewnie, to? Wiesz co, ja kiedyś byłem tak bitny. Nie, właśnie jeszcze zależy może na jakim serwerze, no. No na angielskim, a ten trójka angielska to jest po prostu masakra. Czy niemiecka tam, czwórka, czy coś. Nie, FIFA Kuba muszę sobie nadajnie kupić. Dopada mu się odwrócić. No, ta chałupka jest charakterystyczna. Czujemy ją? No, można wejść, zobaczyć co tam jest. Może jakieś antirady by były, bo... No właśnie, przydałyby się. To będziemy w lesie musieli. Nic nie ma. O, lodówka pusta. Wszystko pusta. O, będzie restart za chwilę. Tak? Już była informacja? Była, 10 minut. Wow. Dobra, już idzie. Wiesz? Który tutaj nie ma? Jesteś tu czy nie? Bo nie wiem, czy wiesz co, chyba już był restart właśnie w tej chwili. Bo... Nie.
A nie, 10 minut jeszcze nie, zostało do dobra, zestawu. spoko. Koło budki jestem, tu chatki. Nie widzę cię. Obiegnij dookoła. Dobrze byłoby stąd spieprzyć, bo wilki słyszę. Nie zabij. Nie, chłopie, z wilkami walczyć to jest tragedia. No nie, z wilkami to się ciężko. Zabić tak... idzie, jak masz dużo amunicji, to ich pestkami pozabijasz. Ale no, ale z... Kierką to prędzej zginiesz, jak ci 4-5 na ciebie napadną, to... Połuta. To auto kiedyś tu ogarnąć, bo auto się szybciej fajnie wyprawa. Też mogliśmy wziąć, no... Tam od chłopaków. Znaczy, ja nie biorę, to nie moje, ja nie będę się tam wiesz. No, ja to też, warto, też nie brałem nigdy, nie? No, tylko mówię, że można było wziąć, no ale po co? Wiesz, rozwalisz, no i będzie później lament, nie? Właśnie. Ten miał, ten nie miał, ten wziął, kurde. Ja zażygam jak kot. No. Radiacje znaleźli te antyrada, bo czy grzybka nie wszystkiego, bo chyba żremy i wszystko wyżywujemy. Stały na pewno będą, nie? Tam, no nie wiem, właśnie kolega prowadzi, bo ja nie byłem. No wiesz, no zobaczymy. Najgorsze, że jest ten deszcz, tak słabo widać, no ale nie, nie, idziemy. Tomasz, jedzenie. Idziemy w dobrym kierunku. O, wyrąbane. Wiesz, to jest tak, że wiesz, jak gdzieś idziesz, to nie jest tak, że to jest 5 minut, no to kurwa pół mapy trzeba przebiegnąć. Nie, pewnie, że tak. Z bratankiem grałem, to ja mu mówię, idziemy gdzieś tam na właśnie w to miejsce, gdzie teraz idziemy, no. Po 5 minutach mówię, gdzie to jest? Ja mówię, no chłop, no musi poczekać, no wiesz, to nie jest 5 minut. Tutaj, żeby mapę przebiegnąć w poprzek, to 45 minut, to tak na luźno. Powstań Pinki. No to niedobrze. Dopadły cię? Nie, 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 ale spierdzielam. Ja poszedłem trochę z boku, bo widziałem, że no, po ciebie ci no, kręcą się panie. O, dobra, mam płot. O kurwa, super, zajebiście. Przebiegłem przez płot. Płot był, przebiegłem. Więc mam nadzieję, że się zatrzymały. No nie wiem. Chuja się zatrzymały. Biegłem. Ja nie widzę płotu, czekaj. Gdzie dobra, jest? Wiesz co? Dobra, widzę. Widzę, lecą za... Tu jest budynek. Jest budynek, dokładnie, ja tam lecę. A, wiem. O kurwa, mam 9%, zaraz zdycham, kurwa. Właśnie, właśnie. Jesteśmy koło namiotów niedaleko, jednego i drugiego zresztą. Ja pierdolę. Za przeproszeniem. Jesteś w domku? Tak, ale zaraz zdycham, kurwa. Mam otwórz cztery... mi drzwi, bo ja wchodzę. Ty, ja muszę mieć te raksy, kurwa, bo zdycham. Powiedz, kiedy otworzyć. Otwórz mi drzwi, bo mnie gryzą. Dawaj, dawaj, dawaj. No już, jestem nieprzytomny. Mam 3% życia. Jasny chuj. Mam 3% życia w domku. My jesteśmy przy namiotach właśnie. Otwarte drzwi. Gdzie ty jesteś? W domku przy drzwiach wejściowych nie głównie. Nie macie przy drzwiach. Leżę, kuźwa, leżę przy drzwiach. Teraz nic nie zrobię, bo tu jest Pudzianowski, ten wielki. Ja jestem w domku w środku. No ja jestem przy drzwiach. Dobra, koniec. Już po mnie. To ja cię nie widzę w takim razie, bo ja tu stoję. Okej, okay, no... Pff, no cóż, no taka gra też, no. Trafiliśmy właśnie pod te namioty, co ci mówiłem. Taki potwór wielki właśnie. Jasny. O, właśnie staram się tu nie być, bo nie zabiję. Za 5 minut restart, no zobaczę, gdzie ja kurwa jestem, no. No ale pewnie w czarnej dupie, no. Wybisz się będzie. Jasny. Ty teraz cię dopiero widzę. No właśnie. No. Dopiero teraz się zacząłem skumarłeś. No, no właśnie ta gra też jest taka trochę zrypana, kurwa. No, leży przy drzwiach, przedtem cię tu tak, na bank nie no, będzie. No.
5 minut resztę. Będziesz tutaj, czy... No wiesz co, no będę... No nie wiem, gdzie jestem, więc najpierw się odnajdę, no. To najlepiej, jak przyjrzeć, bo tu... No ale w życiu, kurwa, nie wiem. Bo tu są po prostu namioty. Tu są bronie, tu jest wszystko. Jestem przy morzu. Nie. Cało drogę. Jestem na bagnach, na bagnach. To jest po lewej stronie, dolnej lewej strony mapy. A my jesteśmy w połowie, tam byliśmy. Muszę stwora zabić, bo ja stąd nie wyjdę. On mnie nie wypuści. Łomatko, panie, jestem z lewej strony. Ja i tak się stąd nie ruszę. Tak? Aż się odechciewa. No czarto mnie też czasem. Zbieram ci te rzeczy. A nie, to bierz, bierz, już sobie weź. Tam możesz sobie wziąć. Wspieram się, żeby... Wiesz, jakbyś doszedł, to byś miał przynajmniej. A, nie dojdę. Za daleko. Nie kci się? Ty wiesz, nie, no biegnę, no ale wiesz, no to... A jak do tego wyjść, kurwa, ten stwór tu schodzi mi cały czas. Ale on cię nie, nie dogoni cię, musisz biegnąć. Nie, ja jestem w tym domku właśnie siedzę. No ale jak wyjdziesz, to on cię nie dogoni. Tak, ale nie mam czym go zabić, a tam dalej są... Tutaj obok zaraz... Ale jak będziesz biegnął, to on cię nie dogoni, w końcu odpuści. No tak, ale on tu się kręci koło namiotów, bo tu jest dużo ten... Ale tam będzie retard. Może ale mówię, nie? Wyjdziesz, zaczniesz uciekać, on cię goni i później odpuści. A tak w ogóle to zaraz resard, także no dupa blada. Znaczy tak, on mnie nie dogoni, ale on, ja chciałem tu podleczyć, to chciałem go bronić. O, tu specjalnie siedzą. A, nawet tam nie biegnę, bo to nie ma sensu, bo i tak to... Także zlutuj mnie tam, weź co tam potrzeba, co chcesz. Ja zabrałem, żeby było szkoda, żeby no, spać. Bo to z tego nic nie będzie. Myślałem, że pójdziemy do szpital, ale coś tam nie pisane chyba. No szkurwa, no ale wiesz, no... Biegłem cały czas, no. Wiesz, ja chciałem ci pomóc, tylko mówię, ja dopiero teraz czuję, że tu jesteś. Przedtem cię na pewno nie widziałem. Nie, okej, okay, spoko, nie, ja to rozumiem. Tylko, że wiesz, no to mnie zabił który to... Wilk chyba, no. Nie wiem. Plecak sobie... Ale wiesz, miałem sporo życia, machnął mnie raz i już od razu było 20. Teraz właśnie te wilki strasznie mordują. O. No widzisz, kurwa, nic nie zrobiłem, chłopie, biegnę, kurwa, już jestem jakiś ranny, no. Bo jakiś zombiak mnie, kurwa, bokiem gdzieś przyhaczył. No, luzy, no. 3 minuty i restart. No i w sumie ta postać... Poszedł ten wielki gdzieś, kurwa. Zdycham, kurwa. Dobra, zabiłem się. Ej, ty, ten wielkolud zabił te wilki. No, one też czasami walczą. Mięso z nich lepiej. No nie pozabijał, przynajmniej jednego tu widzę zabitego. On gdzieś tu łazi, on tu widzi. O, właśnie jest restart. No. Nie zrestarciło gdzieś. Po znajomości nie można? Nie. No już byś się chciał wpierdolić po znajomości, kurwa. A mogę popatrzeć? A jakbym komuś CV, zdjęcie, a kurwa, 2 tygodnie. A to zależy komu. Zależy ile razy. To się właśnie chcemy dowiedzieć. Ale z połkiem czy bez? Komu trzeba, kurwa. Daj na miarę. Nie, ja bym na rozwój poszedł też zobaczyć, jak to wygląda. Znaczy tam są zasady, które trzeba przestrzegać. No ja... nie to na co Pol 2, kurwa. No tak. Nie, no bo tam kolega tłumaczył, że są części mapy, jedna neutralna, której się napierdalasz, to pasi, nie? Właśnie to do czego ja mówiłem, że to ciekawe brakuje mi w Miscreated, tam powiedział, że takie coś istnieje. A, ale słuchajcie, jak ale są... Ale się nie dziwię, że jeżeli ja to wymyśliłem, to już coś wcześniej to wymyśliłem. Jak są zasady, to okej, okay. Ale nie znaczy, że każdy musi się stosować, bo jak się ktoś nie stosuje, to można go wyjebać, no proste, no. Przecież ale to jest... po to idziesz sobie grać na takim czymś, żeby przestrzegać tych zasad, bo ktoś to wymyślił, że było fajnie, nie? No ale wiesz... Tak jak w życiu. No nie zawsze ktoś musi przestrzegać, nie? No i jest różnie. Raz jest fajnie, raz nie. To jest życie, kurwa. No. Po prostu. Ja jestem Wojtek, tam się ta arma została zdobyta. To ja mówię, jestem w tej bazie danej. Dobrze, my jesteśmy konsultant, Fugas. No to jedź na ten.
nie mam czym, wiesz, jechać. Wylogowany jestem. Będę biegł tam, kurwa, najszybciej. Bo ja się rozumiem, że przed restartem zabiło mnie tornado pierwszy raz, kurwa. Ale fajnie było, bardzo było. To coś ustaliliśmy z tymi samochodami? To co tam gdzieś coś? Ja nie wiem, no... Reszta oh, no, i tak tego... Armę, no. Armę będzie ciężej wyjąć. Na wieżę. To co, tam na tym roleplayu to jest tak, że kurwa jedna strona to palaczko, wiesz, i international wszystko. No wszystko. Są i Ruscy też są? No wszyscy, kurwa. Ale ruskich tam mało, nie widziałem chyba. No pewnie już... Nation Russia. Głównie Amerykanie, Anglicy. A możemy tam zrobić czwartą stronę? Będziemy się nazywać Cebulaczki? Ta, Polaki Cebulaki, no. Wchodzę no, w to. Cebularze, wiesz. Kurwa. Coś. Chłopie, będę sobie budzik ustawiał na trzecią rano, żeby tylko rajdować ich bazy, kurwa, no. Takie karaluchy, kurwa. No ja mam nadzieję, że... No, laku karacza, kurwa, no. Tylko po to. Taka zakała, kurwa. Taki wrzut na dupie będę. Tak, wchodzę w to, kurwa. Kino minąłem. Czy zaraz będę? Mnie to w ogóle bawi, jak ludzie, kurwa, tutaj podchodzą poważnie do tej gry, kurwa, no wiesz. Sojusze tu tego, bazy, kurwa, ktoś komuś coś zajebał, no... Matko bosko. Panie, to jest gra, kurwa. No ale akurat, Berbelu, ty jesteś, widzę, takim człowiekiem, że jak gadasz, to ty umierasz z głodu, kurwa, więc... Ja widzę twoje zaangażowanie, tutaj sobie biegasz jak taki bocik, kurwa, bez obrazy, nie? No tak, no, no to tak, tak ale jest. Ale tutaj niektórzy, kurwa, naprawdę poświęcili... X kurwa godzin swojego życia kurwa nie cofnie, żeby coś zdobyć. Nie, ja rozumiem, ja rozumiem, ja rozumiem, ja to rozumiem. Jakbyś kurwa dostał wypłatę i powiedział, chodź, tam mi ta wypłata wychodzi, kurwa, i tak mam na życie, to kurwa idę wyjebać do świetnika. Nie, ja to rozumiem, ja rozumiem, że ludzie tu siedzą, wiesz. To jest wszystko, wszystko, na co poświęcasz czas. Nie, ale ja to... Ma jakąś wartość. Ja rozumiem. Tego kwestionować. Ja rozumiem, ja to też mówiłem, jak was jeszcze wtedy nie było, to rozmawiałem tutaj z kolegą. Uważaj, bo jak tak gadasz, to gadasz znowu, zaraz umrzesz z głodu. Ja to rozumiem. Ja to rozumiem, wcale nie kwestionuję, no. Ja mówię ze swojego punktu widzenia. Dobra, miałem tą bazę przy rzece. Gdzieś przy moście się spotkałem, mówię, co? Od której strony? Ale nie, od wojska. No ja jestem przy moście w Sultan od strony Grani, nie? No mówię, ja biegnę, który kurwa się wyjebałem i biegłem z tego... z Werb. Jest Wojtek? Mówię ci, że twój lot jest w ten, lot jest w skrzynce na górze. O cię chuj, nie? Jestem w kanie? Jeszcze jest, wejdę. Gdzie się... Może się spotkamy na tym strzelaniu rzek, to? Dobra. A jaki tam online jest na tym roleplayu? Wczoraj patrzyłem, jak grałeś, jakiś druga, trzecia, pierwsza, to 9 online był. Znaczy, widzisz, różnie. Wczoraj było mało osób, ale przedwczoraj to było, kurwa, ich 16 i nam bazę zrobili. A to na tych jak tu mogą ci na rejon wbić, rajdować się, tak? No pewnie.
A co panowie, jakiś plan mamy? Coś rajdujemy, ruskich czy coś? Tak, no teraz może coś pomyśleć. Ładujemy, tak? Za chwilę. O, no dotykaj mnie tak dobrze. A ty jesteś? Co? Że nie ma. Starego chyba nie ma. Bo ja tu co mam piątka jeszcze jest teraz dla niego, nie? No to podrzuć ty do starego gdzieś rzuć tak. Będziesz miał slota? Wojtek, na piątkę? A nie, no bo ja muszę fugasa będę zaraz się dodać. Ten. O, krztusiec. Mieścisz to wszystko, co tam jest? Nie, nie wiem. No, chyba da. Wszystko już ten wziąć. Tam. A no, dobra. Dawaj, lecimy, bo fugas będzie kurwa na nas czekał, a on idzie się bić. Ty, ale oni tej MP5 niech nas mata nie wezmą. No, ja wiesz. Ale to przecież będzie. Czy kompletem wezmę, panie. Łapnie za jajca. A nie, tam szukasz kurwa. Za jajca. No, na przyjemności trzeba sobie zasłużyć. Dokładnie. To nie to, że ten. Snopa. Ściągasz spodnie i ja od razu ci biorę i sam wiesz co robię. No tak, ja jak trzeba schować te bani. A ja sobie dzisiaj przypomniałem, kto to był Survivor. To był fugas. No tak. To z klanu wyrzuciliśmy Survivora. To był fugas. Nie bądź bandit? Jaki nie. Fugas masz? Nie? Ja jestem w klanie cały czas, nie wiem co no, się w ogóle robić. Ale co, nie był Kuby? No to nie wiem. Pani. Pojebań. Pojebaniec! Kipis. Czego? Złapie za cycki. Zaraz złapie, gość. Wiecie, złapie, że cię nie puszczę. I co, nie widziałam być z tobą, czy co? No, pójdziemy razem, żeby było bezpiecznie chyba. Bierzecie tylko słota? No, ale to nie w tej chwili, tylko... no nie, że, no. Chyba, że musimy już w tej chwili go wziąć. Nie, bo ja teraz nie będę mnie z godzinę dwie. No to przez godzinę dwie, bo my chcemy Wojtka potem przenosić wieczorem, jak będzie mniejszy ten. Chodź Wojtusz, nie ma. No, myślałem, że teraz to cię. No dobra, to dajcie znać później, jak będziecie chcieli. No mówię, nie będzie teraz trochę, muszę dopracować, będę za godzinę dwie powinien wejść. No dobra, no to... No najpóźniej ci zamkniemy, ja niby wiem, jak się tam wyjeżdża. No, nie, to nie z tamtego garażu, tylko u ojca schod stoi. A, no to stamtąd dwie, jeszcze łatwiej. U ojca to dwie ściany tylko trzeba zdjąć. Nie, no wiem, przecież nikogo kurwa możemy sprzyjać wszyscy razem. Kurwa, my tylko inną politykę będziemy tu uskutecznie trzymać. No ale to... Tak, kurwa, polityka... Powiedzcie w ogóle, jak, bo nie wiemy... Ty mówisz o innej polityce, ale nie powiedziałeś jaką politykę. No kurwa, chuj mnie w jakiś tam sojusz z Węgrami, chuj mnie jakieś układy z Ukraińcami. No to wystarczy powiedzieć. No to nie jest jakaś jednostronna decyzja czyjaś i ty musisz się podpisać. Nie, no ale to nie jest moja tylko. Ja mówię teraz, bo no nie, oni się mówisz, nawet kurwa mali powiedzieć, że odchodzimy kurwa. No to ja przychodzę a jako ten najstarszy nie gówniarz. Ale kto się bał? No ale to nie, no to... Ale co nie pasuje, o to chodzi. No to mówisz, możemy sojusze! Coś, sojusze mu nie... No, sojusze, nie? Ale to nie ma, to mamy jeden sojusz na 3 dni z tymi, z Węgrami. No to im powiedz, słuchaj, od dzisiaj się strzelamy, już za problem. No nie, a... No ale Kuba, słuchaj, jemu nie odpowiada i tyle, no i musisz to uznać, no. Nie, no rozumiem, ale to ja nie jestem też żadną osobą decyzyjną. By tak jakby ja jestem w tym momencie stawiany w pozycji takiego, nie wiem, zarządcy klanu, aha, że ja postanowiłem i inni się mają podporządkować. No w dupie, nikt nie postanawiałem. Przyszli, pogadali z ci Węgrzy, no to chwilowo się z nimi nie strzelamy, no ale jak ktoś powie, że się, że mu to nie pasuje, no to zmieniamy zasady. Walimy koniec. Wszystkich na pyrkę, kurwa, od razu. O, no, tak, no i dziękuję, to jest, powiedziane. No to nie jest tak, że ja tu postanowiłem i mają się ludzie podporządkować. No, dobra, czekaj, bo my trzeba rozstrzywanie dróg. No także... trzeba rozmawiać, no właśnie ja o to chodzi, kurwa, no. Przepływamy rzekę od strony Sultan, od strony Horsowicz. Ja mam w dupie tych Węgrów, ale przyszli, kulturka była, pogadali, że nie chcą się strzelać, no to... No i bardzo dobrze, no, słuchajcie, i bardzo a my się dobrze. Chcemy strzelać, no i tyle, no i... A nie, że ja tu jakiś jestem teraz, nie wiem... bo ja powiedziałem, to wszyscy odchodzą, bo im się to nie podoba, no...
Zapomnijcie, że wam się nie podoba i że chcecie tak i tak i koniec, wracają do tego. To wy ustalacie zasady, a nie ja. Każdy ustala. Każdy, kto jest w klanie, powinien ustalać zasady. Każdy, no, trzeba się jest... pogadać, a nie się obrażać, że ktoś... Ale się... co się... Nie, ale słuchajcie... A propos obrażania, to ty się wczoraj obraziłeś. Nie. Po drugiej stronie jest. Panowie, to tam do niczego dobrego nie prowadzi. Ej, będę halo. Kiedy się wczoraj obraziłem? No wczoraj, bo wiecie, nie chcę się z wami gadać, ktoś tam, kurwa. No bo mnie obrażaliście, no to kurwa. No, obrażaliśmy, czy jak cię obrażaliśmy, kurwa? No obraziliście mnie. No. Jak ale, cię obraził ktokolwiek? No ale powiedz jak, no i tyle, no. Kurwa, no trzeba mówić jak jest, no. Nie będę dążył tematu, jak nie, się no, ale jak... odzywacie, aha, to... Aha, no, nie chcę. Zawsze gadamy, kurwa, to już tak. No ale mnie to, zmęczyło przez chwilę, bo nie chcę się z wami gadać. Ale nikt się nie kłócił, nie? Ale się nie kłóciliśmy. Panowie, ale nie unośmy głos. No, ktoś coś powie. Nie można dojść do słowa, tylko mnie przekrzykują. Dobra, ale... Albo mi dajesz powiedzieć, albo mi nie dajesz powiedzieć. Chcesz mnie zobaczyć, to pozwól mi powiedzieć. Słuchajcie, no ktoś... chyba tak się rozmawia, nie? Ktoś coś powiedział, może w żartach. Może ktoś pomyślał, że kuźwa to na serio powiedział. Bo tu połowa to kurwa jest w żartach. Miałem, byłem zmęczony i sobie powiedziałem, dobra, nie chcę się z wami gadać. I sobie poszedłem. Aha. A nikt się nie obraża, no proszę cię. A jak ktoś mnie pyta o zdanie i próbuje to wytłumaczyć, to nie lubię, jak ktoś przerywam, bo to znaczy, że nie chcesz po prostu słuchać mojego zdania. Ludzie, no. A ile wy macie lat? 5? Albo się rozmawia, albo się nie rozmawia. Jak się rozmawia, to się daje drugiej stronie powiedzieć, tak? No i tak. No. Nie, no nie. Potrzebuje ktoś z was picia jedzenia? Nie. Słuchajcie, nie ma co się wkurwiać, to jest tylko gra, ja pierdolę. Spotykamy się tylko i słuchajcie, każdy... Dokładnie, nie, ale różne słowa lecą, ale panowie... Wszyscy spotykamy się po robocie, kurwa, żeby się odstresować, nie wiem, zagrać, kurwa... pobawić, kurwa, poznać fajnych ludzi, no ja tu naprawdę, kurwa, ja tu nie jestem jakiś stary gracz, kurwa, bo ja naprawdę od 2 tygodni jestem, no ile, kurwa, no ile ja raz zagrałem, no 2, 3, 5 nocy, kurwa, no, ale zajebiście się fajnie gra, no, jest różnie, no, dlatego, kurwa, jest zajebiście, no, mnie się podoba, ode mnie też wymagano, żebym nie wiedział, wiem, gdzie ja jestem, a nie wiem, kurwa, bo nie znam mapy, no, no żyjcie, no, tyle, no, nie traktujmy tej gry i tego klanu, kurwa, całego, jako całe życie, no. Nie, ja rozumiem. Ale ja równie dobrze rozumiem, jeżeli na przykład pewna część osób chciałaby wyjść, na przykład gdzieś pójść na inny serwer, sobie pograć i nawet nic nie powie komuś innemu, kto jest w tym samym klanie. Ja to rozumiem, bo to jest gra, więc każdy może robić co chce. Każdy może robić co chce. Boże, kurwa, można robić co się chce. Można biegać w kółko, kurwa, skakać w kółko, wychodzić, wchodzić na ten serwer, wszystko można. Możliwości dwie. Ale są jeszcze takie rzeczy jak właśnie, o, jakieś sojusze, można z kimś pogadać, z kimś się zaprzyjaźnić, to są ważne rzeczy. A nie zakuta. O, zębami. Zębami, dupą. A gdzie tam biegniecie? Na. Not heaven. Porsche. Ja to jestem... Wiecie po co ja tu jestem? Papuga. Ja tu jestem po to, co Hippis powiedział, kurwa. Pamiętasz, Hippis, co powiedziałeś, kurwa, jak się spotkaliśmy? To było 2-3 tygodnie temu. Jesteśmy tu po to, żeby jebać ruskich, no. No i chuj, jestem, kurwa. Rypiemy ruskich. Jeszcze nikt nikogo nie wyjebał. Ale ja słyszałem. Jesteśmy tu po to, żeby... I rypiemy ruskich. Ja to jest nagrane, kurwa. To jest nagrane, chłopie, ja ci mogę pokazać. Jesteśmy tu i walimy ruskich, kurwa, mają swoje bazy. No to jestem, no i rypiemy ruskich, panowie, no kurwa, no albo swój cel mamy jakiś określony, albo nie, no kurwa. Jestem tu po to, żeby rozpierdzielać bazy ruskich. I ja byłem kilka razy i rozpierdzielaliśmy bazy ruskich, no i po to jestem, no. Znaczy, ja trochę nie rozumiem, tak, oczywiście, z ruskimi i tak dalej, trochę tak, nie rozumiem, no. Bo Hippis też strasznie zbulwersował o to, że tu z Węgrami jakiś mamy układ. Ja się zbulwersowałem, powiedziałem, kurwa, że coś... Nie, no to tak. Powiedziałem, zbulwersa nie było. No dobrze, no powiedziałeś, nie, spoko, tylko wiesz, to są takie dwa bambole, które... Znaczy trzy bambole, którzy nic nie mają i którzy nie wiedzą jak grać, więc nie wiem co spina, no ale spoko, nie? To tak jakbyśmy, wiesz, jak ty byś był Bedbeluch
nie wiem, miał z Batankiem i z kimś tam jeszcze swój klan, grał sobie tu gdzieś obok nas i byśmy się z tą dali, że dobra, do was nie strzelamy, bo jesteście bombami, dopiero się uczycie, a to hipis by się zbulwersował, że czy tam powiedział, że nie, on się ze wszystkim nie strzela, bo... No tak, przecież powiedziałem mu, powiedziałem jak go poznawałem, że siedzimy na DS-ie, co nie siedzi, tego spalimy. No dobrze, no i ja nie widzę problemu. Ja już powiedziałem chyba 5 razy i, to, i wczoraj, i przedwczoraj, i dzisiaj, że ja nie mam żadnego ciśnienia na to, żeby jakieś sojusze zawierać. Chwilowo jest, tak, bo tam coś tam pomogli, ale i to wszystko, no. A jak chcesz się z nimi strzelać, to ty możesz walić do nich już teraz, a możesz im powiedzieć, że słuchajcie, bo będziemy się strzelać i koniec, no. Słuchajcie, ja powiem jedno, wiecie co, jakby wszyscy mogli obejrzeć sobie film Władcy Much. Nie bajkę, od razu mówię, film. Tam jest grupa młodych ludzi, którzy wylądowali na wyspie, po jakimś tam kurwa wypadku samolotowym. Niby wszyscy są w tej samej sytuacji, że wiadomo, tragedia i tam siedzą na tej wyspie. A później tworzą się sojusze, grupy, jedni tego, aż kończy się jakimś tam zabójstwem chłopaka, nie? No. Ja mówię, w każdej ekipie, w każdej grupie stworzą się jakieś sojusze, mniejsze, większe, jakieś się rozłamy, każdy chce iść w inną stronę. To jest właśnie życie. No nie wiem, bo ja grałem dużo w MMO i wiem, że owszem, w każdym klanie kurwa może się zrobić takie coś, ale taki, to się nazywa CP, ale jak się chce klanować, to się robi razem, nie? To, tylko że ja zauważyłem, bo wiele gier grałem, ja traktowałem to jako psychologiczne warsztaty i socjologiczne w grach komputerowych i kurwa, powiem ci, że każda gra inną subkulturę ludzi jakby ściąga, nie? Nie no, okej, okay. No, a tu jaka jest subkultura, no? Rywalowcy, no to wiesz. A powiedz... Nie, posłuchaj sobie ludzi i ocenisz, no. No ale ja słucham, no i... Pisa, jeśli mogę cię zapytać, to chodzi tylko o kwestię węglu, czy coś jeszcze? Co? Nie, no generalnie, chcemy sobie pograć po swojemu. No a to wam jakoś ktoś wam tu skrzydła podcina, czy co? Co wam nie pasuje w tym planie? Niech każdy powie, tak? O co chodzi, dokładnie, niech każdy powie, o co chodzi, no Boże, no. Bo to, nie wiem, to mamy się od jutra strzelać ze sobą, czy co? Bo ja tego nie wiem. Dlaczego? Ale niech każdy powie, o co chodzi, chcecie, no co nie pasuje? Ja mi to obojętnie z kim się walę. No. Słuchajcie, wiadomo, że no sojusz z Węgrami nie pasował, nie? No dobra. I PiS nie pasował, chcecie no i tyle, no. Klan i sobie swój klan zakładać, okej, okay, no spoko, ja... Ja od początku mówiłem, że ja mam tu plan z tatą, żeby móc grać z tatą, a jak ktoś chce do nas dołączyć i sobie tam z nami grać, to zajebiście, nie? I to od zawsze wszyscy chyba wiedzieli. Natomiast jakby jaki jest cel tego, że zakładacie swój klan? O, co tutaj nie gra, nie? No bo jak mamy się między sobą nie strzelać, to jaki jest cel osobnego klanu? Czy mamy sobie bazę rajdować, czy co? No nie, możemy sobie rajdować, panie, możemy sobie I tu wjeżdża kolejna kwestia, dlaczego mamy się ze sobą nie strzelać. Jeżeli ktoś siedzi i dlaczego jest osobny z klan. Bo no. Zginęło ostatnio rzeczy, jest sporo osób i nikt nie wie, co się dzieje. No i... A jak będziemy na przykład w trójkę w klanie, to 100% nie hippies, 100% nie ja. Dobrze, ale ja tam... Ale Kuba, poczekaj, no on mówi, że kradnie ktoś. Ktoś kradnie, jest, kurwa, no po prostu jak kradnie. Jak jest, nie wiem, 12 osób i z tego, no. To są większość twoich kont, to kurwa. To co dobrze, byś sobie pomyślał? Jak dobrze, miał przejść ale... kąt, ty byś był sam i okradałbyś nie, ci bazę. Nie, no większość, to... patrz, poczekaj. Ale nie, chodzi, ale ja panowie, chodzi o to, że ktoś kradnie, mówiłem, tak? O to chodzi. No to ktoś kradnie, to jest wiele powodów. Ktoś kradnie. O, to jest powód, Ktoś dobrze. Kradnie i nie wiadomo kto, to... nikt się nie przyznaje. Ale i to, macie i to jest powód. Do wszystkich moich baz, wszędzie, i wszędzie no, chodziliście. Dobrze, ale ja pierwsze, co ci powiedziałem, hippies? To mówię, no dobra, no to może zniknęło, jak coś, to weź sobie ode mnie zwierzę drugiego. Ja mam M247, to było do początku. Mówiłem ci, że wjebany mam ten lód. No dobrze, chodzi no to... o fakt, kurwa, o czyn, no tak. Nie o to, o item, tylko o czyn. O czyn, no dobrze, no ale to jaki miałbym w tym cel? Ale ja nie mówię, że to ty, kurwa, no ja ale nie mówię, wiem, że są, ja... no bo przed chwilą szedłem powiedział, że są, jest on i są, jest w cholerę moich kont i tak dalej, no dobrze. Belbeluch nie, ja nie, bo nie mam w tym celu, poza tym powiedziałem, że mogę ci dać swojego, jeśli to się jakoś tam urodziło. No i jak i każdy ci powie, że to nie on, to no nic. No, nie, ale powiem wam szczerze, że jest, no nie można zaufać, no ja na przykład mówię, że nie ja, a kto wie, że nie ja? No właśnie, no wierzycie tak, w to? No właśnie. No właśnie.
No. Ale ile jest osób w klanie? Powiedz mi szczerze. Ile jest osób w klanie? No było chyba z 12 czy 14. No to kurwa, ja... Przecież ja słyszę ciągle, nie wiem, 5-6 osób. Tutaj no, na tym spiku. A gdzie jest reszta osób? No, nie, jest nie grają, no. No właśnie, no... No ty walisz, Wojtek? Wojtek! Ale... Ty to wy tu jesteście przy łódce, tak? Zajebał mnie jakiś gość. My nie, ja jestem... Bo ja pierdolę, Wojtek, zabiłem cię! Nie, mam jeden HP, może mnie uleczyć jeszcze. Weź mnie szybko, wilki cię gryz... Zacznij mnie. Biegnę. Biegnę. Zbadażowałem cię. Pierdala. Ej, ale bo... Grey też powiedział, że mu coś zniszczyło. Żyjesz? Słyszycie? No, słyszymy. No i teraz problem taki, że u Greya nikt nigdy nie był. Uciekaj za płot, są wilki. Bo nawet nie wiemy, jak tam ta jego baza wygląda i gdzie to jest. Za płot uciekaj. Tam biegnij. Słuchacie mnie, czy nie? No tak, no, ty, ja cię, ale tak, wiesz, tak. Miałem akcję na HP wilki, kurwa. No, no, no dobrze. No słyszę. Raczej mówię o... To ty jesteś Wojtek, na pewno. Wojtek, halo. No i kurwa nie wiem, no, ty, czy jestem ja... tylko ten, ty? Tylko mnie mama zawołała. To ty jesteś, tak? Tak. Dobra. Gdzie wy jesteście? Bo ja sorry, kurwa. Nie było wysakana utrawę na posterunku, to ja biegnę w waszą stronę. Halo. No halo. No już nawet powiedział, zapomniałem, co chciałem wam powiedzieć. No, bo tu Mika Greya. No mówiłeś, no że dobrze, tam jest jakiś koleś, który tam ma gdzieś bazę, tak, którą nie wie, gdzie jest. Grey ma bazę, w której nigdy nie byliśmy, bo nawet nie wiem, gdzie jest. Tak? Wiem, gdzie jest, za Memorialem. Za Memorialem gdzieś, wszyscy, ale... bo mówił 500 razy. Tak, w jaskini, ale jaskini, nigdy tam no nie był. Gdzie masz jaskinię za Memorialem? Nie, gdzieś, on tłumaczył, że gdzieś tam trzeba wpłynąć. Ja widziałem, że jakaś tam ścieżka po skałach jest od lotniska, bo kiedyś tam lecieliśmy z hipisem. Wilk? Tak, podbiegnę tam za chwilę do ciebie. O, ja to też widzę, nie zabiję, no, ale podbieg. Bo widzę, że tutaj to, że ktoś coś z bazy wyjął, to jest największy zarzut chyba. Ale wzięliście pod uwagę... Właśnie jakiej widzowi tego... Wzięliście pod uwagę, że może faktycznie coś zniknęło? Czy nie? Tak, no wzięliśmy pod uwagę. Widzę. Mniej więcej mnie to... powiem ci tak, że kurwa, tyle ile wszystkich obeszło to, co zniknęło z mojej bazy, to tyle samo mnie obeszło, kurwa, co zniknęło z jego bazy, nie? Tak, kurwa, pokrótce, bo wszyscy, po wszystkich rozpłynęło, żeby kurwa, poznikało w chuj, ale wartościowych itemów, a nie jakieś dwa tłumiki, kurwa. Kurwa, z takim podejściem... Ale z jakich wartościowych? No kurwa, no, dwie magazynki, kurwa, to są najrzadsze broni, najrzadsze magazynki i trzy amoboxy. I koleżka mi wyskakuje o tłumikach. No ale to jest kolejny przykład, jemu zniknęło, może to gra, jak no. Do was wróci, kurwa, do tej bazy, no to kurwa, dwa zdrówko wam. Już nawet tam, nie wiem, kurwa, co jest teraz, może wróciło do tej bazy, kurwa, chuj wie, tam nie ma dostępu teraz. Masz OCP teraz? Ale wiecie mi, po co komu kuźwa tyle magazynków? No? A nie, wyjebałem się. Jak ktoś gra. Nie, po co komu broń, której nikt nie strzela. Nie, poważnie, no po co mu komuś brać, to, kurwa, cokolwiek z bazy, no. Nie wiem, po chuj kraść, kurwa, w rachunku. Nie, ale powiedzcie mi, po co, po co? Ale to może nikt nie ukradł. Bo ja nie wiem, po co. Czy jak my wszyscy jesteśmy w klanie, to po co kurwa komuś brać, no? Ostatnio był ten wściekły restart. Taki, co o 13, czy o któryś tam się zdarzył. A to dwa dni, tak, a co reszta to dlatego, że ktoś... No poczekaj, ale mogę dokończyć, był, prawda? Chwilę wcześniej strzelałem do mutków z pistoletu z tłumikiem. Po restarcie w pistolecie nie miałem tłumika. No dobra, a co, ja mam boksy tam leżało tydzień, nagle restart nie ma. Nie wiem, tylko mówię. No mi poznikały rzeczy i miałem idealnie przykład, że po restarcie zniknął mi tłumik z pistoletu. Na mojej postaci. No może ktoś sobie przytulił, no kurwa się nie przyznał. Ale nie, bo ja grałem, lecieliśmy po polach, strzelałem do mutków chwilę wcześniej i był restart. Zalogowałem się po 3 minutach z powrotem i nie mam w pistolecie tłumika. Aha, czyli co, no, czyli to taki po prostu bug gry i tyle, no. Ale to jest, to ja... Ale to nie zmienia faktu, że tydzień leżały 5 ammo boxy, które znikły po tygodniu, no nie znikły. Ale co mogło się z nimi stać? Ktoś nie wziął. Wiem. A to dlaczego inne nie znikły itemy? Ja nie wiem. No ale mógł to wziąć, ale to jest fakt. Mógł to wziąć. Ale dobra. Ale po co? Wziąć, oczywiście. Po co, kurwa? Tylko po co? Bo to jest broń bezużyteczna, nikt tego nie strzela. Chyba, że ktoś grał gdzieś se, kurwa, na jakimś koncie, nie wiem, nieużywanym, niewidocznym, żeby se tylko mutków rozbijać. Nie wiem. To żebyśmy byli czyści. Chodź na tutaj do mnie do bazy.
Zalogujesz się na wszystkie moje konta po kolei, sprawdzisz sobie bankomat, bo ja nie chcę, żeby mnie ktoś w ogóle brał pod uwagę. Ale żeby zrobić bankomat, to wystarczy, że kliknę prawym, kurwa, na twój profil i wejdę we przypunek. No nie wiem, czy tam można w ten sposób sprawdzić. No można, może. No to sprawdź. Ja nie chcę mieć, wiesz, w ogóle, możesz... Lul, ale ja jestem transparentny. Ale jak kogoś oskarżasz, to znaczy, że bierzesz pod uwagę, że ktoś z nich jest winny. A ja nie chcę być brany pod uwagę jako winny. Ale to zobacz, jak widzisz, że pracy, kurwa, na przykład w Biedronce, czy tam w Carrefourze poszą, jak to była ta afera, że wyzyskiwali ludzie, to nie szukali, kurwa, tam winnych, który, kurwa, szef ich wyzyskiwał, tylko ludzie podchodzili jelo, kurwa, i się... I się nie podobało, to się nie podobało, no, panie. No ale to... Żyjemy w takich czasach, że to winnego znaleźć, to dobra. Amber Gold było, dalej winnych nie ma. To wiesz, to takie głupie gadanie. Bierzesz pod uwagę, że ktoś mógł ukraść, ale nie dajesz sobie udowodnić, że ludzie są czyści. Tu staje ekipy. Bo mam uczulenie na kolor niebieski, ja policję przeszukuję, kurwa, nie będę cię robić szukania. Ja... To, że ja sobie gadałem dawać mi konta, to tylko starka z Wirodzia, kurwa, panie. Ale ja to ci mówię. Ale słuchaj, ja rozumiem Hipisa. On mówi wszyscy won. I od nowa czyszczenie. Wszyscy won. No. Niech tam sobie robi co chce. No, a jak ktoś jest niewinny, to po prostu musi. Ktoś mógł wyjąć. No niestety chyba nie będziesz miał okazji, że tak powiem, udowodnić tego. No. Nie, ja to. Ja rozumiem to, ja to rozumiem. Nie ma, byłam po Fatima, panie, jeżeli idziemy koło tam tego. No to nie rozumiem, po co aferę robisz z tego. Nie aferę. Jak ci koło dupy latają, no to. Ktoś zapierdolił nie, coś. Nie, no. Dalej grał i coś robił, żeby tyle, po prostu zniknęło przypadkiem. No. Ale czy jednak ma to znaczenie dla ciebie? Mówisz, że ci koło dupy latają. Nie, ale słuchajcie, nie nakręcajcie się, kurwa. Ktoś coś zabrał, no o to chodzi. Później weszły sojusze, to już było dolewanie oliwy do ognia, no. Jak się schowałem? A może ktoś, kurwa, coś zabrał, no przecież tak jak mówiliście, no. Z tych osób, no ja to jestem świeży, naprawdę. Ja to, kurwa, się odzywam, ale to nie powinienem. No właśnie, dlatego mówię, no. Wiesz, ale... Ja na przykład, ja grałem z bratankiem, on mówił, chodźmy do bazy, tam zabierzemy im wszystko i tak dalej. Mówię, nie, no nie można tak, mówię, no kuźwa, no to też jest gra, też są jakieś takie zasady, które się ma i tyle, no. Ale jak mówicie, że jest 12 osób w klanie, które mogą sobie wchodzić, a z tego co wiem, to jak czasami wejdę i gra 6 osób, no to... Ja w klanie, którym rozwiązałem, żeby wejść do kubek klanu, miałem ponad 30 osób i nic, kurwa, nigdy nie zginęło. No ale to nie znaczy, że co, no, że co, że Kuba zabrał, no... Ja nie mówię, że Kuba zagrał, no. Ja mówię, kurwa, tylko, że ja miałem w chuj ludzi, kurwa, Fugas, Szatan, Świadkiem, Odyn, kurwa, Świadkiem, wszyscy, którzy byli, cały Pol 3, kurwa, co teraz tam gra, oni wszyscy byli w tym klanie, dobra, no oni wchodzili tam, porządki robili, coś zebrali, kurwa, znikały rzeczy, ale to tam, kurwa, mi latało, bo wiedziałem, że to oni sobie wzięli jelo, ale, kurwa, że do tej bazy, tym bardziej, kurwa, te bazy, tam, ja zapierdalałem głównie przy tych bazach, kurwa, dla wszystkich, żeby były itemy, kurwa, i nagle te itemy znikają, i ktoś tam sobie powiedział, kurwa, mówię, ty, zniknęły te chuj itemy, spoko, ja się z nimi wylogowałem na postaci, git, kurwa, no git, dla mnie to w porządku, se trzymaj na pleckach, kurwa, nawet z tym, no ale, wyjebie, dobrze, kurwa, nie wiem, wyżyć tu dość ci, ale, kurwa, panie. Ibis, no. Ale wiesz, że obrażałeś Chrisa, nie? I mocno go obrażałeś. I się obraził i poszedł. No bo co? Po nim jechałeś. Ale kulturalnie. Nie kulturalnie, go, bo było co od spania i od nieprzytomny i tak dalej. No, gościu, no tak. Się, było to dla niego na tyle dotkliwe, że się obraził i poszedł. I od tygodnia go prawie nie ma. Kuba... Więc to chyba... Też jest taki temat, że wiesz, ja tak jak słucham Hipisa, to on jest taki specyficzny człowiek, który ma specyficzne poczucie humoru i specyficzny sposób mówienia. On to jest taki, gdzie trzeba razy 10, to razy 10, raczej dzielić przez 10 trzeba to, co mówi. Tak, dobrze, ale nie każdy, ten Chris z nami długo nie grał, więc może tego nie rozumieć. A rozumiem. No i być może... To w jakiś sposób go stwierdził, że wkurwił się, poszedł i coś tam wyjął. Ja tylko gdybam.
Bo jest jedna osoba, która faktycznie poczuła się dotknięta. Wiesz co, mogłoby iść, bo... ja wam powiem tak, jak hipisa poznałem pierwszy raz, kurwa, tu było gdzieś tam na Łosie, to od razu mówi, chuj, kurwa, tu tego, napierdalamy Ruski i tak dalej. Mówię, ja pierdolę, co, o co chodzi? Wiesz, ale grubo pojechał, nie? No ale no, jakoś nie mówię, że źle, że no ale... No, w sumie nie wiem, o co chodzi, kurwa. No, ktoś komuś coś zajebał. Nie wydaje mi się, żeby to była osoba któraś z tych, które teraz w tej chwili grają. No, no jak było 12 osób, to nie wiem, ktoś gdzieś wszedł, ktoś kogoś dodał do klanu, ktoś coś zapierdolił, wyszedł, dziękuję, do widzenia. No, nie powiedział. Po temacie, no, no i po co to wszystko? No, no tak, no, tylko jakby szukamy gdzieś jakiegoś wspólnego mianownika w tych wszystkich oskarżeniach, no i... No dobra, no Kuba wszedł tam sojusz z tymi, z Węgrami, tak? No, okej. Okay. To nie był sojusz. No ale okej, okay, ja rozumiem, sojusz. No dobra, no, nie walimy się, nie będziemy się strzelać, gdzieś tam coś pojedziemy, no. Komuś się mogło nie spodobać tego. Trzeba rozmawiać, powiedzieć, a nie podoba mi się, dobra. Wtedy mówimy do tych innych, że a, no bo ktoś tam się nie podoba mu się, że tam z wami rozmawiam, no. Wiecie, no, kurwa, no. Myślę, że to jest kwestia tego, że... Hipis ma jakiś głębszy problem, o którym nie mówi, a to są tylko jakieś. No nie, nie. Zapchać dziury, byle jakiś argument przedstawić. No, tak mi się wydaje, no ale to już tego się nie dowiemy, bo. Nieważne, co powiedział. Może, że mam jakiś problem. Nie, ale. No bo próbuję rozwiązać dwa twoje problemy, które przedstawiłeś do tej pory. Ale to dobra, to... dlaczego kurwa w takim razie ten. Ale słuchajcie, bo to do nie. Nie mam pojęcia. No, ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. No kurwa, no panowie, niech każdy powie, o co chodzi. O co chodzi, szczerze i tyle. No nie wiem, no będziemy dyskutować. I PiS nie chce sojuszy, chce tylko Polaków w ekipie i tyle, no. No tak jest, no. Ale są tylko Polacy. I jeden pół Polak. No ale no Węgrów nie chce i chce się z nimi napierdalać, no. Z każdym, kto nie jest Polak, kurwa, chce się napierdalać. Ja z tego tak wynikam. Ja nie bronię nikogo, ja jestem nowy, kurwa, ja nie wiem, o co chodzi, ale tak wnioskuję. No. Po prostu rozpierdalać wszystkich. Dobrze, to już wiemy, Bedaru. Tylko mi bardziej chodzi, wiesz, o te kwestie jakieś tam, tych ginięcia i tak dalej. Ja o tym słyszałem, o tym słyszałem. Jeśli ktoś ich zapyta, dlaczego tutaj już nie grają z nami, to on w pierwszej kolejności powie, bo coś tam ginęło, bo coś tam ten. Jestem pewien, bo troszeczkę jeszcze na ludziach znam. Więc próbuję tę kwestię wyjaśnić i nie podoba mi się to, że ktoś tej kwestii nie chce wyjaśnić, tylko ma to wyjebane. I to jest dla mnie grożące. No ty Wojtek, zajmę ja rozumiem. Wiesz, to jest problem. To jest problem na przykład wyjaśnić, nie wiem, coś zginęło. No i teraz co? Czy ktoś wziął? Czy to samo kurwa zniknęło, bo gra jest taka. Tak, no... tylko wiesz, zazwyczaj osobie, która taki zarzut stawia, zależy na tym, żeby to wyjaśnić, tak? Mhm. A tutaj bardziej w tym momencie zależy na wyjaśnieniu osobom, które zostały posądzone, niż osobie, która posądziła. Więc to jest trochę chujowe, nie? Szkili Wojtek? Ja jakieś 3 tygodnie temu wszedłem do klanu, widziałem jedno, napierdalamy Ruskich, no i to był główny cel i ty wszedłem, wiesz, no, dokładnie, no. Wiesz co, Bedwaluch, ja tu jestem na tym serwerze od 2 miesięcy ponad, ja tu grałem, zanim tu cała ta ekipa, która teraz jest, się zeszła, więc to ja... No nie zgodziłem. To ja jakby, no dobrze, jak ja grałem tutaj, to was nie było, tak? No ja grałem tutaj już rok temu, nie? No tak, ale mówimy o tej sytuacji. Nie, no nie przykrzykujmy się. No ja wiem, że nie o to chodzi. No. Tak, ale chodzi o to, jebać ich na pizdę i tyle. No tak. Hatfulem to, że... na patrioszkę. No. Coś musimy znaleźć wspólnego między sobą graczami. Czyli co, jesteśmy z Polski, więc walimy Ruski, kurwa. No i tyle, no. Nie, bo tu pieniądze się schodzą, to ja będę ich na pewno napierdalał. My już jesteśmy tak znębili, że ale widzicie, podwarze, później jak już ludzie się zgrają, jest ekipa, to zaczyna się w tej ekipie znowu rozłam. Bo gdzieś coś zginęło, ktoś komuś tego, coś tego. To zawsze tak jest. Tak jak mówię, jak w tym filmie kuźwa, Władcy Much, no. Jak jest ekipa tych chłopaków na bezludnej wyspie, którzy walczą o życie, zawsze będzie rozłam. Jedni chcą walczyć przeciwko innych. Walimy Mnie już zaczynają na minus ten.
I to, co jest w tej grze, to jest też w rzeczywistości. No tak wygląda życie, no. Nie ma wspólnoty, jest tylko walka o przetrwanie, o rządzenie, o... No i tyle, no. Takie moje skromne zdanie i tyle. Dobra. Nie jestem. Mięso! Dawaj mięso. To? Dobra, ja próbowałem wyjaśnić, jak komuś nie chce się wyjaśnić, to trudno, nic nie wiem, nie poradzę. No ale każdy ma prawo decydować co ma. Dokładnie, i pamiętajcie, to jest tylko i wyłącznie gra, czas wolny, dla zabawy, a nie po to, żeby się wkurzać i denerwować. Ja nie po to też tu przychodzę, każdy nie po to przychodzi, żeby się denerwować i wkurzać. To co, jedziemy ruskich, nie? Ja bym poszedł po nocy, nie? Albo gdzieś świtać, czyli za pół, około 19. Ja to gdzieś około 18, ja będę musiał zmykać, bo jest żony urodziny. Trzeba będzie udawać trzeźwego. Czyje urodziny? Twoje? Nie, żony. A. Ja od razu. Zdrówczone, będzie wiedział. Idź się najem gdzieś, tak opór i tak. Kochanie, wróciłem. A ty. Mi... No słuchaj, przecież ja. To ty myślisz, że ja siedzę i herbatę piję? To... Ja wiem, ja słyszę. Ja widzę zmianę dialektu. To się mówi whisky z kolą i niech się wszyscy pierdolą. Żyjcie panowie, to jest kurwa zabawa. Tu po lewej miejsce na basku. A gdzie wy idziecie? Robi ścianki. O kurwa, paja. O kurwa. Andrzej mnie wczoraj rozpierdolił, no, i co? Wkurzyłem się. Powiedziałem chuj, dobiegnę, kurwa. No i tyle, potem Andrzej. No, paja, no to jest zabawa, kurwa. No. Wczoraj to był głupi przypadek, ale akurat dobrze, że w tą stronę zareagował, nie? Bo nie, to, ale powiem ci, że kupi. Wiesz, tak suma summarum, no to kurwa zrobił, co do niego należało, no. Tak. Wchodził ktoś do bazy, to go kurwa po prostu zdjął i po temacie, no. Nie ma, wiesz, nie ma pytania i tyle, no. Tata jest, no, ma parę lat, 60 parę lat. I nigdy w takiej gry nie grał, nie? Więc dla niego to zupełnie nowe terytorium, które dopiero poznaje. No ale słuchaj, to jest też dla mnie nauczka, że wiesz, było powiedziane obstawiaj wejście, no to ja sobie wyszedłem i sobie obstawiałem z zewnątrz. No i jak miał powiedziane obstawiaj wejście i zobaczył kogoś, no to kurwa, to temat zamknięty, pozamiatany kolo, no. No a ja to byłem ja, no. I... nie, naprawdę, dla mnie to po prostu wzór pierwsza klasa, kurwa. Tak się powinno po prostu, wiesz, obstawiać. A ja po prostu głupi się wpierdoliłem do basy i tyle. Nie, dobry. Nie, fajnie gra. Zajebiście. Wiesz, to jest taka... Nie ubliżając też i też mówiąc... No, stara szkoła też, wiesz, zasad. Zasady masz. Pilnuj bazy. Pilnował. Dzisiaj też byłem. Jestem głodny. Świniaki kurwa 3 w bazie. Chcę świniaka, zabij jednego. Po to jest. To jest zasady, kurwa, no. To mi się podoba. A młodzi teraz wbijają kurwa na 5 minut, wiesz. Powiedzą, że a super, chcę być, wiesz, w ekipie. Rozpierdolą ci bazę, nakradną, wyjdą. Dziękuję, do widzenia. Dobra. Moja. Brak ludzi z honorem. Weź mi pet, co mnie nie... A tutaj kurwa wszystko. Dobra, 17 jeszcze godzina. Chyba. Sędzo przyprowadził. Kurwa, kolegów przyzwisz. Zbytnie jest, ale... Moje ziemule. O chuj. Olu mu zajebałem z obrotów. A, do widzenia. O, zapałeczki, zobacz, cyk, fala, kotlety będą. Jeszcze idzie wolnejko. Jemy go, czy nie? Tego ja nie mam ammo na niego, ale będę go walił siekierą, kurwa, gdzie on jest? Dawaj go, player. Dawaj hopla, go, co hopla. Tam? Dwa. Dobry jest, kurwa. Macie jakieś ammo, kocha?
To weź sobie. Trzy staki. Do... Ja no żartuję, nie mam. No to pochodzi. Ja tam u siebie mam, to musiałby z tobą. 9 mm mam. Ścianki. Zresztą ja zrobię platformę, wyrobię ścianki. Ty, ale okay, ja tak, się muszę odłożyć. Czekaj, też się muszę odłożyć. To się zrób skrzynkę. Dobra, gdzie jest centrum, że tak powiem, zainteresowania? Czym? No, tym co się dzieje, no. Gdzie jesteśmy? No, my budujemy. No, na tydzień. Jakieś plany na rozwalanie ruskich, coś? Owszem. Mam całe, wszystko prawie reperkitami wyjebane, więc można by coś z nimi zrobić. Tylko, że ja informowałem, że ja w nocy nie rajduję, więc najlepiej to no zacząć gdzieś 19 nocy, albo 18. Po nocy. No to też jest ważne, o której godzinie kto kiedy może, nie? Rano będzie ten. Rano będą reperkity się ponoć rozwiczyku, bo mówię, że taka pora. Można potem się wyjebać reperkitami i od razu później rajdować. Kogoś bije pająk. Ale ja wyjebany jest. Które masz się rajdować? No to nie wiem, co znajdziemy. Chciałem jeszcze je skoczyć, ale kurwa, pojechałeś już furą. Tą przy szopie, potem tą na drodze, potem tą z platformami koło dużego miasta. Przy szopie, w sensie tam na początku tutaj przy tym? Tak, no. Ja chcę dzisiaj wzdłuż drogi z Brightmoor do Highworth wszystkie wyrajdować. No, spoko. Ja tam bardzo chętnie jak coś, nie? A przede wszystkim chcę wyrajdować tą nową, kurwa, co zbudowali koło, co my kiedyś budowaliśmy. W którym miejscu? Koło Highworth. Od Highworth strony nie? Anteny na Woodhaven. Ale tej po lewej stronie. Jak idziesz na Woodhaven, z drugiego miasta po lewej stronie jest antena bliziutko i pod tą wieżą. No, ale tam jest. A tam jest jeszcze jakaś baza? Bo tam jest taka duża, i ta kurwa to jest ludzki styl budowania z Pol 3. Czyli ale tam była taka zachadzalna na górce. Jedna. Co nie? Tam przy tej antenie, u góry, na górce były dwie bazy. Ruska i Hazarda. I Hazarda jest taka z platformami, z czymś tam. Tam Ruscy mieli drugą bazę, taką Hazard dużą. Nie miał z tyłu Hayward, od strony portu? Nie. On miał tam właśnie przy tej antenie. On nie, a... no, nie, on ma od strony portu, bo ja tam byłem. No, tak mi się właśnie wydaje. Tam coś jest jeszcze, to tam nie wiedzie. A, przy antenie, dobra, tam faktycznie Hazard mam przy strony portu, bo tam Ruscy od strony portu też mieli jeszcze jedną bazę. To my im kiedyś tam wyjebaliśmy, tak, mieli taką fajną nawet. To my im tak wyjebaliśmy, że im wszystko pospadało i ją zlikwidowali całkowicie i przenieśli prawdopodobnie tutaj gdzieś na autostradę. Na dwupasmówkę tam do Hayworth. Tam zbierało. Na dwupasmówce też można by jeszcze raz wyrajdować. Tam, no też. No została... Ona się zmniejszyła niby, ale przebudowali ją. No bo my byliśmy wczoraj w tej... przy elektryku na łące, a została ta wcześniej jeszcze. Skrzyżowanie do Krajki. I ogólnie to bym tą z krasnoludami bym jeszcze raz wyrał. To z krasnoludami też. No trzeba... Ja mam chętnie połogę, trzeba znaleźć, gdzie te 249 leżą. Jestem pewien, że to Ruscy mają gdzieś. Ach, ja tu nie mogę stawiać, dlaczego? No, mają, albo nie mają, kurwa, bo jak mają dwie, to rozwalają jedną, drugą naprawiają, chowają... Ej, hippies musi być do tego, właśnie do planu. Dodaj. A. Czy ty jesteś hippies? Halo, admin. Dodawałem. Jestem przy bazie. Halo, admin. Cześć, admin. Ja już wiem, jak się ten klan nazywa, z tulejarzem. No a jak? zawsze był stulejarze. Ja nawet nie muszę patrzeć, kurwa, żeby wiedzieć. Chłopie, kurwa, jak nie siedzisz w piwnicy, to nie możesz należeć do klanu, no co ty. No. Siedzisz w piwnicy. Polecam przecież te, bo ta goglowska definicja sama stulejarz jest najlepsza, nie? A jaka jest? Oświeć mnie. No, trzeba by przeczytać, żeby oddać tego w pełni. Ten. Ale mogę znać. Ty, granat mam. Skąd ja mam bram? Fajnie. Fajniusio. Fajniunio. Fajniunio. Dobra, a ja się zawijam trochę pracy przede mną, jakby coś... Jakbyście chcieli coś tam rajdować, to mi możecie wołać. Ja mam tutaj jeszcze z 30 kilka albo nie, pewnie więcej. Z
Suleja. Człowiek upadł z pewnego marazmu, totalnego nihilizmu. Ludzie nim dotknięci mówią o sobie, że przegrali życie. Szukają oni wirtualnych miejsc spotkań, takich jak fora internetowe, gdzie spodziewają się spotkać innych podobnych sobie stulejarzy. Życie stulejarza to pasmo ciągłych porażek, począwszy od kupowania rzeczy codziennego użytku i ubrań w tanich dyskontach, typu Biedronka, a skończywszy na zupełnie niepowodzenia w kontaktach z kobietami. Och, to dobrze, że do niej nie należy. Jasne. A jeszcze trzeci punkt. Każdy z stulejarz zaprzecza, że nim jest. No. Najpierw trzeba było Wojtka zapytać, bo on jest stulejarzem, a nie wie co to znaczy. Bo to jest panowie. To jest nasza przysięga, co ja przeczytałem, że na pamięć. Na kiedy, proszę pan? Na jutro, wczoraj. Gate'a zrobić, ile gate'ów zrobić? Dwa. Ile chcesz mieć gate'ów? Ja to chcę zrobić wieżę na loot room i wieżę na PvP, nie? Dwie wieże chcę. Co ty kurwa? Się Władcy Pierścienia oglądały? Tak. No właśnie Powrót Króla oglądam, a potem zacznę... I właśnie nie wiem, czy jak skończę kurwa te reżyserskie, to zacząć Hobbita oglądać, czy kurwa sagę tego, Star Warsów. Nie, Star Warsów kiedyś lubiłem, ale te stare, te nowe, te ale tak... Ale to saga, to kurwa to całe będę oglądał. No wiem właśnie, dlatego mnie to brzydzi, bo jak będziesz to nowo oglądał, to... Ale Bleh. Saga to saga. Saga to saga. Ale na przykład ja oglądam, jak oglądam tego, teraz Star Warsów, to patrzę jak razem z tą, z kolejną częścią zmienia się dopracowanie Golluma, nie? Ja tylko też myślę, że Hobbita mogę powiedzieć, ale Hobbita też ogląda... Kto tu podchodzi? Gdzie? Pod na skalce podskoczył. Ja tu jestem. No to Robiłeś uważaj. Ja tylko Ktoś pająk bije. Nie, to ja nie znam. Wszyscy wyciszają. Żeby się nie kłócili. Pływa! Mówię, ktoś pająk bije. Co? Ktoś bije pająk. Kurwa, tamten poszedł na awkę. Trzeba go ratować. Nie wyjebało. Ła, kurwo. Ktoś strzela, czy ten no nie, no kurwa, karalu. A to pająk, jeszcze go... Masz raksy? Ja gdzieś się odłożyłem. No, gdzieś są. Wojtek, oddaj raksy! Jebało mnie. Tu nie ma raksów, kurwa. Halo, admin. No, idę. Kurwa, tylko że z tej strony... Już? Jeszcze raz, admin, halo. Ale mi na pizdę uwalił, ty. No. Jebany pająk. Jebany Gdzieś pająk ma. Zygmunt, no. I cyk zowa, będzie dobrze. Hey guys. I will not sit here every time, but when we'll decide that we want to ride some base, I can join you here, so we'll have a better contact. Because the caps lock is. Caps lock is not so accurate solution because everybody around hear us. Yeah, so I will still use TeamSpeak with my friends, but to get a contact with you, I can use your Discord. So thank you for the invitation. The funny thing with the guys that quit the clan is that they. They are not, how to say it properly. They don't not agree. Just a second. Nie patrz się na mnie, zboczeńcu. Nie patrz się na mnie. Idź stąd. Hippie admin, halo. On mnie tu podrywa.
No, znaczy, że jesteś w logotypie. Ale ja nie chcę. Wcale nie chcę. On chce mnie zgwałcić. No zapomniał zbudować mi to, zapomniał. Będę go zjadł. Będę jadł cię. Wał cię. Cię. Gdzie? Nie? Aha. No, no, no już, kurwa, na pewno. Ty kipi, zrób mi herbatę. Kipi. Nie ma herbaty. No, zrób mi herbatę. To kto tam, kurwa, klepał ręką o dupę, bo słyszę. Przyznać się. To mi się, kurwa, kółko zjebało, nie? Bartek jest? A Bartek coś tam chyba 3 dni go to na nie będzie coś tam mówił. Dobra, uwaga. Hehe, żartowa. Ty kurwa, to niezły z ciebie budowniczy, bo po starym. No. Ty mnie do budowania bez skrapów zapraszam. Bo skrapy będziesz na się. Coś ciebie. Coś ciebie za admin w ogóle, weź kurwa. Idź się prześpi w szafie. Masz to i rób z tego. Tam macie w małej skrzynce te lampy, nie wiem czy je zużyliście już czy nie. A ja idę walczyć, kurwa. For Honor. Ja wy możecie robić ścianki, ja zrobię pierwszy poziom platform. Przynieść tu namiot, ten duży, ktoś dobiega. Przyda tam namiot. Ktoś dobiega od dołu. To ja, tak? ja idę po ten, po ammo idę, w sensie po scrap. Ile tych ścianek robić? Ile potrzebujesz? Na razie tak, żeby ogrodzić jakoś tak na sztukę, coś, o chociaż z jednej strony, nie? Potem trzeba będzie to wymyślić, kurwa, jak, bo jak widzisz, jaki to jest nierówny teren, żeby będzie zabawa. To platformę. Co? Platforma. Co, że zerówkę? Aha. Ma karę. Zabawne, nie? Ja chyba właśnie o tym mówię, bo to jest chyba kolejny przykład. Pewnie poszedł do Węgrów mówić, że miał czym stanął, bo nie chciałem być z Węgrami, nie? No, szkoda słów. Nie wiem. Chuja mnie ta lata. No mnie też. Ty tu będzie, że ognisko trzeba zaraz zrobić. Właśnie chcę poszukać barbecue, bo nie wiem czy nie mam w bazie się, u siebie. Masz jeszcze. W bazie na górze. Jedno. Ale jedno. Ale to jest jeden, to jest moje właśnie. Dawaj. No. Co da, co? Dawaj, pierdolcie nasze to, się. Nasze to jest. A weźmiemy, sami sobie weźmiemy, nie? To da. Dokładnie, pierdolimy. Ja pierdolę, Robert. Robert, weź się odczep. Robert. Ja twój kolega, twój brat, zostaw mnie, idź tam. Braciszka? Braciszka? Ała, Robert, mi zaje... Ała, mnie pierdolną, ty. A mnie się kolana w drugą stronę obrócił. Robert, a, daj se dupy siana. Nie wierzę, że będzie można zrobić. Kurwa mać, Robert, spierdalaj swe...
Paco Rabba. Paco Rabarba. Oh yeah. Paco Rabarba. Oh yeah. Pakuj suki do plecaka. Pakuję suki do plecaka. Dobra, może zrobię ognisko? Oko. Ja niosę już. Już idę, halo. Zero. A masz zapałkę? Kurwa, nawet 8. Ale zebrałeś, Wojtek, z moich zwłok tego? Purifier? Co zebrałem? No te, purifier. Tablety. Mam jakieś przy sobie, nie mam. U mnie są w bazie, tam chyba. No wiem, czy... przyniosłem. Dobrze. O kurwa, ale se kichłem, se. Sam. Ja se kichłem. O, se kichłem, no, sam. O, ja to idę po piczku. I nikt mi nie pomógł. A co w tym? Przecież picie jest. No ja przyniosłem, że... Jerrycan jest. Nie można budować bazy. Jest water jack. Tą rzecz przyniosłem. Coś do biega. To chuj ci chodzi. Ja nie znam pani. A gdzie mam ci tego grilla postawić? Kurwa, stanął na się. Pierdalaj. Co się chuj w dupce? Się wyjebałeś na środek, kopać i zajebać. Pierdalaj stąd. Pierdalaj za bramę. Aha. Ja mnie gadam. Bocie. Co? O ty kurwa, pedal. Ty chuju zło. To chuj, ja mi obraził teraz. Weź mu coś powiedz. Hippies. Powiedz mu co. Mówię ci coś. Bo mi obraził. Który cię obraził? Kurwa, ten Wojtek taki. Wojtek! No, króciutko z Lamusem, króciutko. Zobacz, teraz kozaka udaje, rusza się, zobacz. Fiutem i jeden. Dobra, więc nie mówię. Ła, kurwa, ej, ła. Ła. Ja mnie bije, pipi. Wego. Pierdalaj. Zostaw. Weź go. Pali się grill. Kurwa. Bo nie ognisko w lesie. A nie mogłeś tak z tyłu bazy tego postawić, żeby kurwa to mnie się rzucało w oczy? Noc zapadnie, to będzie kurwa widać z Highward, by to widzieć. Gorzej kurwa, z bunkra Woodhaven. Ze środka jeszcze mi powiedz.